Chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie morze. Morze, które jest szare. Szare tak samo jak chmury nad tym morzem, rozciągające się po horyzont, niebo jest całe zachmurzone. Morze również jest szare i niespokojne. Piasek na plaży wyblakły, a lasy, które rosną za wybrzeżem, jakieś ciemne i niespokojne. Jakąś odległość od wybrzeża w miasteczku widzimy kamienicę. Przy asfaltowej, popękanej jezdni chodnik z szarej płyty, również popękanej, z małymi kępkami trawy wyrastającej na szczelinach, jest kamienica, rzędy kamienic. Też już nie pierwszej świetności, stara zabudowa, która jeszcze się nie posypała i jeszcze nie trzeba było jej remontować. A wiele osób ma nadzieję, że nie będzie trzeba możliwie długo. Jesteśmy w tej kamienicy i we wnętrzu, w klatce schodowej, dość chłodnej, wykładanej takimi starymi kafelkami, drewniane, skrzypiące schody prowadzące do góry i tam na trzecim piętrze mieszkanie, drewniane drzwi otwarte do tego mieszkania. W środku jeden z pokojów jest zaklejony taśmą policyjną, drzwi są zaklejone i przed wejściem stoją trzy postacie. Stoi... Jak wyglądają wasze postacie? Bo to jest wasza dwójka. No to może jak wygląda pani Hanna? To tak, kiedy wchodziliśmy wzrokiem do tej kamienicy, no to widać kobiecą sylwetkę w krótkiej, skórzanej kurtce. Mhm. Takiej ramonesce i w dżinsach. Zwykłych, lekko wyblakłych. Widać też włosy, które w pierwszej chwili można pomyśleć, że są farbowane na taki platynowy, siwy kolor, krótko przycięte i takie trochę zaczesane do tyłu. Takie zakrywające uszy, ale nie spadające aż do ramion. I teraz dopiero kiedy popatrzy się na tą postać od przodu, to widać, że nie jest to modny sposób zafarbowania włosów, tylko one rzeczywiście są siwe, bo Hanna Zawojna ma te 55 lat i no w tych włosach, w kurzych łapkach przy oczach, w takich mocniejszych zmarszczkach przy ustach to widać, chociaż w tej chwili jej twarz wygląda znacznie poważniej, znacznie starzej niż zazwyczaj. Nie jest w żaden sposób złagodzona uśmiechem ta starość, tylko przeciwnie, twarz jest spięta i jej standardowe zdecydowanie przebijające po tylu latach na stanowisku dyrektorki szkoły jest zmienione w niezdecydowanie, w roztrzęsienie. To zdecydowanie jest takie przebijające tylko przez te pierwsze emocje, które widać. Jasne, lekko wyblakłe oczy za okularami w niebieskich oprawkach, które w tej chwili tak nerwowo poprawia. No i widać z przodu jeszcze, że z tej kieszeni kurtki wystaje taki zmięty kawałek jakiegoś folderu reklamowego. To coś, taki błękit nieba, jakiś kawałek nienaturalnie zielonego drzewa, chyba palmy, przywodzi na myśl właśnie taką biuro podróży z jakimiś dalekimi wycieczkami. On jest tak wypchnięty nerwowo do tej kieszeni. I Hanna patrzy się na swojego dawnego współpracownika stojącego obok. Nigdy jej nie widziałeś w takim stroju. Mhm. Do tej pory eleganckie garsonki i dłuższe włosy spięte na karku. Pani dyrektor no, mocno kontrastują z tym, jak wygląda teraz. Myślę, że na tyle długo się znamy, że rozpoznajesz, że mimo tego, że się nie uśmiecham, to wiesz, że się uśmiecham. Mhm. Na tą skórzaną kurtkę. To jest w moich oczach.
Ja mam 39 lat, nazywam się Aleksander Gamrat. Mam około 1,70 m wzrostu. Teraz jestem ubrany w białą koszulę z krótkim rękawem, taką jeszcze letnią trochę. Spodnie z zielonkawe, takie leśnego koloru z kieszeniami z boku na udach. Buty takie trochę niepasujące do koszuli zwiewnej, bo to są takie raczej ciężkie, leśne do spacerów buty dobrej firmy, drogie, jakieś takie tam, no nieważne, nie znam takich firm. Bardzo taka zwykła twarz, bez brody, bez wąsów, krótkie w miarę uczesane włosy, spokojny wyraz twarzy jak zwykle, bez nie wyrażający jakiegoś tam niepokoju, niepewności, ale też nie radości. I jedyna rzecz, która trochę zwraca uwagę i właściwie ty o tym wiesz, jest traktowana jako atut, a nie dziwaczność, to dwoje koloru oczu. Jedne są zielone, drugie są niebieskie. Tak, na ręce też zegarek z jakimś, z czymś w stylu kompas, taki też taki trochę survivalowy. Tak. Trzecią postacią, która tam stoi, jest starszy mężczyzna. W sędziwym już wieku, lekko przygarbiony od starości, w filcowej, brązowej marynarce. Jest to właściciel tej kamienicy, z którym już... No nie, po prostu jest właściciel tej kamienicy, jest ogolony, jego twarz jakby z wiekiem... No, jakby miał za dużo skóry na twarzy, więc on tak spływa trochę po jego twarzy, przypominając może trochę bulldoga. Coś w tym stylu. No bo wy jesteście tutaj, wy się dowiedzieliście gdzieś w ciągu dnia. Po prostu doszły was wieści, telefony od chyba kolegów ze szkoły czy koleżanek. Przede wszystkim w pierwszej kolejności. Nikt was tam jeszcze nie wzywał na policję, chociaż bardzo możliwe, że to się stanie. I gadacie z tym facetem. Nie no, ja wiedziałem, że oni tu... No dzieciaki tu przychodziły, to mieszkanie nie było już zajęte, wynajmowane od chyba dobrych 3 lat. Więc ja wiem, te drzwi były włamane i oni tu przychodzili po szkole bardzo często, no pić alkohol, palić i tak dalej, spotykać się, nie wiem, nie mam do końca już, a nie mam siły i zdrowia się tym doglądać, więc no ignorowałem, no młodzież, no wiecie jaka to młodzież jest. I patrzę pytająco na was. Czy coś... Czy z nami wcześniej policja rozmawiała, czy to jest nasz pierwszy jeszcze kontakt nie. Na tym miejscu? Jeszcze zwał. No nic do was nie dzwonił, nic takiego, nie. To jest na zasadzie, przyszliście tu niedawno, czy może z ciekawości, czy z czegoś. I wiemy... No, chociażby ze zdziwienia, że nikt do was jeszcze się po prostu nie odezwał. Ale wiemy, że Tomek spadny został zamordowany, tak? Tak, tyle, no, tyle się dowiedzieliście, tak. Panie Radku. My chcielibyśmy wejść i zobaczyć, jak to wygląda. Ja rozumiem. Ale policja już tutaj była. Przecież pan wie, że mój Ruszard był tutaj komisarzem przez wiele lat. Ja wiem, jak działają te procedury. To nie jest amerykański film. No proszę nam po prostu pokazać, jak wygląda to mieszkanie. Prawda, z panem Olkiem tutaj nic nie będziemy przestawiać, nie zniszczymy żadnych dowodów. Oczywiście, no tak. Oczywiście, no znam pani męża, tak. Dobrze, proszę pani, pani dyrektor tutaj. Tylko nie dotykajcie niczego, dobrze? Oczywiście. Nie przesuwajcie, nie bierzcie, tak? To. Oczywiście. To ja nie powiem policji nic. No pan wie, on był jednym z moich wychowanków. To jest dla nas sprawa osobista. Chcieliśmy no, rozumiem, dobrze. Przynajmniej zobaczyć, tak? Tak. Ja. Więc ja trochę podnoszę ten część X-a, żeby... To jak mi podtrzymujesz, to ja ci dziękuję. Z gnieniem wchodzę do środka. Jest naklejone dość niedbale, więc nie ma problemu przejść pod tym. Dla kogoś, kto przynajmniej nie ma jakiś wielki problem z kręgosłupem, żeby się schylić. Ale wy nie macie. Nie mamy. Więc nie ma
Nie ma problemu. I rzeczywiście bardzo ostrożnie, jakby nie chcąc nikogo, niczego ruszyć, na nic nadepnąć, patrząc na jakieś oznaczenia ewentualnie zostawione przez policję, chcemy się rozejrzeć, przynajmniej ja chcę się rozejrzeć po domu. Swoją drogą myślę, że ja musiałam tu kiedyś być, skoro to był mój wychowanek. Jest taka szansa, że na przykład odwiedzałam jego rodziców, oczywiście rozmawialiśmy, jeśli sprawiał jakieś problemy. To nie jest Malina. Nie jest jego dom. A, czyli to nie jest, to jest po prostu, okej. Okay. Do pustu stanu przychodzili popić. Tak, okej, no to w takim razie po prostu ostrożnie wchodzimy. Proszę bardzo. Ja sobie też rozglądam się, ale ja też tak, żeby Hanna tego nie widziała, patrzę na panią dyrektor, bo zakładam, że może dojść do jakiegoś pęknięcia. Ona była wychowawczynią, ja nie chciałbym, żeby nie wiem, zemdlała, upadła albo oparła się właśnie o jakieś tam dowody, więc trochę mam baczenie. Jasne. Mieszkanie jest dość przestronne, o wysokim suficie. No jest zaniedbane oczywiście, jest zakurzone. Widać na parapetach, że ktoś się oparł ręką, ktoś coś przetarł i ten kurz... Są różne warstwy kurzu, tak? Bo ktoś coś przetarł ręką, minęło 3 miesiące, kurz się zbiera nowy, ktoś dotyka w innym miejscu. Także warstwy kurzu na prawie wszystkich powierzchniach, które widać. Nie ma powierzchni, która gdzieś w rogu kurzu by nie miała. Jest po kilka mebli w pomieszczeniu. Coś, czego ostatni lokatorzy, co nie było ich, nie chcieli zabrać. Jakiś regał na książki, jakiś stół. One nie pasują do siebie kolorystycznie, większość z nich, jakaś granina rzeczy. W kuchni jakieś puste, białe szafki pootwierane. Widać, że się walają jakieś butelki, jakieś niedopałki papierosów, czy jakieś takie rzeczy w tym miejscu. No w różnych miejscach, jakby no, ktoś tu bywał w tym mieszkaniu generalnie. No i w jednym pomieszczeniu, w głąb, leży ciało przy ścianie tego pomieszczenia. Ono też, tu jest jakaś stara kanapa, jakiś stary fotel, też są śmieci różnego rodzaju porozwalane i on leży na podłodze, na drewnianej podłodze. Jest kałuża krwi, chociaż wyschnięta już w dużej mierze, taka zczerniała, trochę nawsiąkana w to drewno, trochę już taka zbita, i leży. Leży twarzą do ziemi. Nie widać tego bardzo dobrze, natomiast w szyi ma nóż. Najwyraźniej. Od boku? Od przodu. Tak trochę, pod kątem, tak się wydaje. Mhm. Gdzieś tutaj. No jak widzę ciało, robię gwałtownie 2-3 kroki do tyłu, pewnie nawet wpadam na ciebie. Tak. To ja też odruchowo łapię cię w pas. Myślałam, że go zabrali. Może zaraz tu będą, więc myślę, że powinniśmy się rozglądam się tak po podłodze, po tej krwi, to tutaj widać, jakby to była jakaś szamotanina, walka, co nie wiem, porozrzucane meble. Nie ma żadnych takich śladów. Popielniczka z różnymi papierosami. Tu są popielniczki w tym pomieszczeniu. Gdzieś 3 różne. Jedna na kanapie, jedna na parapecie, jedna na... Ale rozumiem, że wiele kipów jest sprzed wielu dni, więc nie do końca... Tak, jakiś stary popiół, też warstwa popiołów, także... Czy Tomek... jak on jest ubrany? Jest ubrany normalnie, jest głównym słowem. Tudzież tak trochę... Może trochę biednie, chociaż nie, no może to jest... No ale tak, sprana bluza z kapturem, schodzone, znoszone dżinsy, to są jedne z tych dżinsów, które się nosi przez 2 miesiące. Tudzież Tomek chyba takie nosił. Adidasy, kiedyś białe, teraz żółto-szare, nie, znaczy nie jakoś strasznie znoszone, ale znoszone. Znoszone podeszwy. Sam chłopak jest, no ma krótkie brązowe włosy, no, jasną cerę. Teraz twarzy jego nie widać oczywiście, no jak go wydawaliście, wydawał się, no miał coś pociągłego w twarzy, jakieś ogólnie pociągłe rysy, może lekko zapadnięte, te features, te cechy twarzy. Wygląda zupełnie normalnie. Mhm. A jaki w ogóle on był w szkole? Pilny, niepilny, urwis? Cichy. Był cichy przede wszystkim. Teraz jak no, przychodzicie wspomnieniami po tym właśnie, jaki był kontakt z nim, wydaje się, że mógł się stawać bardziej cicho ostatnimi latami.
Teraz te wszystkie szczegóły, które jakoś umykały w życiu codziennym, a nagle przychodzą, przychodzą z powrotem. Może kilka ostatnich lat stał się bardziej cichy. To nie była diametralna zmiana. Miał też chyba gorsze oceny, chociaż już nie bywa czasem po prostu jak... No bo to jest taki wiek jeszcze, aha, już nie ma gimnazjów, ale dobra, w tym wieku w każdym razie tam zmieniają się przedmioty, nauczyciele, więc czasem uczniom spadają oceny. Uczniowie, którzy świetnie sobie radzili we wcześniejszych klasach, z piątek robią się czwórki, nie jest to nic niezwykłego, ale u niego tak było też. Więc także zawsze był w miarę spokojny, trzymał się z kilkoma kolegami, ale nie był duszą towarzystwa. A rodzice? Rodzice są w mieście. Dwójka z tego co wiecie, oni się rozwiedli jakiś czas, jakiś już dawno chyba temu. Mm-hmm. I nie mieszka. Tam były jakieś, nie znacie chyba szczegółów, przynajmniej teraz. No ty możesz, chyba że możesz sobie, czy można coś rzucić na przypominanie sobie tutaj w tym systemie? Czy ja w ogóle zastanawiam się, czy nie mogłabym sobie rzucić na percepcję, żeby gdzieś tam... Tak. Skoro nie mamy percepcji śledztwa, to na percepcję, która mi powie więcej szczegółów na temat tego, co tutaj widzimy. Czy to jest, tak, to jest akceptowalne? Tak, to jest akceptowalne. To ja bym bardzo chętnie w takim razie na percepcję, czyli to jest... Tak, mam po prostu dwie poczekaj rzuty. Poczekaj chwileczkę, żeby może nie mnożyć rzutów, bo tu też jest jakby mechanika pomagania. Ja mam z kolei czujność, która jest takim obserwowaniem, ale biernym, w sensie pasywnym. Mhm. Więc czy za to na przykład niebieską kostkę tego... To może zróbmy tak, proponuję tyle, ile masz rang w tej umiejętności, jedną. To tyle niebieskich kostek. Jedną. Dobra, czyli dla mnie... I przy percepcji powinno być tak, że osoba, która ma lepsze, generalnie rzuca, a tak dodatkowa może dorzucić niebieskie kostki za tyle, ile ma rank. No ja mam percepcji... uciekła mi znowu. Mam percepcję na 2 i ona jest ze sprytu, który też mam na 2, więc jeśli masz lepiej, nie, no to... Już są dwie żółte. Tak, już i... Dobra, to dwie żółte. Niebieska to jest poziom trudności standardowy 2, czy... Standardowy 2. Dobra. Czy dostaję jakąś minusową kostkę za, nie wiem, szok i bycie tutaj w trudnej sytuacji, czy... To jest dobre pytanie i ustalam, faktycznie... że nie. Wydaje mi się, że ma to sens, jakby widzę po raz pierwszy... I ciebie to rusza, tak. Trupa, dobra, to ma... w sensie jakby zamordowanego... Szanuję szczerość, ale i zgadzam się, jedna czarna kostka. Wydaje mi się, że to ma sens, nie? To był w dodatku mój wychowanek, nie spodziewałam się tu złapać ciała, No proszę, i ten szok. Ten szok wpłynął na tę sytuację bardzo. Jedna korzyść, poza tym, że sobie jest. Znaczy, to jest tak, jakby absolutnie mi nie wyszło nic, ale mam z tego jakąś korzyść. Jedną korzyść. Masz jedną korzyść. Jedną korzyść, tak, okay. Na przyszłość, więc. Więc jak to interpretujesz? Jak to interpretuję? Czyli tak, czyli po pierwsze, dobra, czyli nie znalazłaś nic, czy razem nie znaleźliście niczego wartego uwagi i no nie macie poczucia, że to jest dobrze szukane, ale także nie macie poczucia, że jesteście w stanie bardziej szukać. Mam pomysł. Bo, ponieważ to korzyść, to może mogę zaproponować jako gracz. Może to w takim razie znaczy, że no, nie jestem w stanie się skupić na tym, co widzę, nic absolutnie nie przychodzi mi do głowy i czuję się tym sfrustrowana, bo zależało mi na tym, żeby to zrobić, więc ponieważ złoszczę się na siebie z tego powodu, że mi nie wyszło, to pomoże mi w przyszłości, jak będą takie sytuacje właśnie drastyczne, jak widok tego ciała, że nie będę już mieć z tym problemu. Aha, w tym sensie. Tak, że jakby trochę uodparniam się, jakby wiesz, robię sobie tak. Dobra. Taki mindset, który mówi, nie, musisz się ogarnąć. Teraz nie jest czas na rozklejanie się, bo jakby tutaj dobra. Zakładam, że właśnie patrzę na niego, trochę mi łzy stają w oczach, trochę nie jestem w stanie się skupić, po czym mówię sobie nie, skup się, muszę się dowiedzieć, co tu się stało, a nie teraz płakać nad tym chłopcem, na to będzie czas później i to jest, myślę, ta korzyść, która może być na przyszłość. Dobrze. Tak. To ja bym to widziała tak, że w momencie, kiedy się cofam i trochę opieram o ciebie, próbuję się rozglądać, nie jestem w stanie, odwracam się i de facto się przytulam. Mhm. Jeśli jesteś w stanie mnie w tym momencie zamknąć w takim uścisku, to jest te kilka sekund, których potrzebuję, żeby wiesz, zebrać się w sobie, po czym się odsuwam, jakby ucieram tylko oczy pod okularami, mówię, nie czas na to, dziękuję, ale nie czas na to. Dobrze, dobrze. Słyszycie dźwięk kół na zewnątrz, podjeżdża karetka. Mhm. Ja podchodzę jeszcze do ciała Tomka.
kucam na wysokości barków. Mhm. Mam dziwną potrzebę, trochę sam jej nie rozumiem, ale idę za tym spojrzeć mu w twarz martwą, bo rozumiem, że jeżeli on leży na brzuchem do dołu, mhm. to nie wiem, czy twarz jest prosto, czy... Raczej pod lekkim kątem, ale generalnie tak. Z podłogę. Tak. No ale to mimo wszystko do tego kąta podchodzę. Ja jestem po medycynie, więc chcę też spojrzeć, czy jest, nie wiem, siniak, walka, jeżeli jest otwarte oko. Rzuć medycynę. Też trudność 2. Mhm. Medycyna 2 i intelekt 4. Czyli dwie zielone, dwie żółte. No. Ja nie jestem zszokowany ani obrzydzony. Mam bardzo wysoką dyscyplinę. I mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć sukcesów. Co nie ma znaczenia, po prostu jest sukces i koniec. I żadnych, okej. Okay. No to brzmi, że okej, okay. Zwracasz to ciało, nie ma siniaka żadnego, w sensie nawet jesteś zaskoczony, bo spodziewałbyś się może jakichś śladów walki, czegoś takiego. Nie ma. Nic. Mm-hmm. I w zasadzie tyle. Znaczy pytanie, czy masz jeszcze co chcesz jeszcze coś wiedzieć? Czy nóż jest wbity w prawą stronę, czy w lewą stronę? Że lekko od boku. W lewą. I czy Tomek był praworęczny, czy leworęczny? Praworęczny. Praworęczny w lewą stronę. Dobra. Tak. Wstaję i wydaje mi się, że powinniśmy być po drugiej stronie taśmy. Tak. Tak. No pan rację, panie Ołku. Słyszycie już kroki wchodzące po schodach. Mhm. To się dość pospiesznie cofamy, tak żeby rzeczywiście nie robić tutaj właścicielowi kamienicy problemów. No, tak, ale mijacie się w drzwiach jednak. Wchodzi dwóch, no to chyba sanitariusze, tak, z noszami, czy nie, kto zawozi. Ludzie, tak, którzy zawożą. Chyba tak. Więc chodzą dwóch panów. A co państwo tu robicie? To jest miejsce... Proszę się stąd usunąć. Idziemy. Ja jestem nauczycielem Tomka, przyszedłem tylko zobaczyć. Dobrze, to jest miejsce zbrodni, proszę pana. Tak, wiem, przepraszam. Dojrzę tutaj nas... Już tak późno nas wezwali, dobra. Wchodzą do środka. Cięcie. Mhm. I może to co? Samochód zajeżdża. Gdzie miałeś nocować? Willa Jaskółka, tak? Mhm. Ona jest jeszcze prowadzona? Nie, my tam mieszkamy z żoną. Mieszkacie? Teraz nie wynajmujemy pokojów komercyjnie, ale no, zaoferowałem nocleg staremu koledze ze szkoły. No to jest już po zachodzie, świeżo po zachodzie, więc niebo przechodzi w ten kolor granatu i powoli kolory jakby... Otoczenie traci kolory na rzecz szarego i niebieskiego, chociaż jeszcze trochę ich ma. Więc jaki samochód podjeżdża? Podjeżdża stare czarne BMW, takie z miejscami rdzewiejące, miejscami gdzieś uderzone i niewyklepane. Jest to jeszcze widać wiszącą kostkę właśnie nie kostkę, tylko płytę taką CD wiszącą przy lusterku. Jakby zajrzeć do środka, to widać tam mnóstwo kubków po kawie, zgniezionych puszek po energetykach i ubrania, które są gdzieś powsadzane do toreb, ale też częściowo wypadły. To jest samochód człowieka, który spędza w nim bardzo dużo czasu, może nawet mieszka czasami, ale nie sprząta w nim za bardzo. Jest też mnóstwo papierosów w jednym z kubków po kawie wciśniętych w ten taki holder pomiędzy siedzeniami. Chociaż jak to jest stare BMW, to może mieć jeszcze w ogóle popielniczkę. Mhm. I tak właśnie wygląda samochód, który podjeżdża gdzieś tam właśnie skrzypiąc kołami. Przyhamowanie. Kto z niego wysiada? Wysiada z niego człowiek, który wygląda, jakby zapomniał samochodu, w którym normalnie jeździ do pracy, ponieważ wysiada ktoś w takiej niebieskiej kurtce, którą nosi większość pracowników w stylu
oświetlenie, nie wiem, jakiś pracownik techniczny i tak dalej, tylko że na nim nie ma żadnego napisu. Może są miejsca po odprutych oznaczeniach. I to jest taka kurtka, którą Kamil wykorzystuje do tego, żeby ludzie myśleli, że jak gdzieś jest, to jest dlatego, że ma coś do zrobienia. Ma gęste, kręcone, czarne włosy, które... To są takie włosy, które zawsze wyglądają, jakby były lekko tłuste. Taką mocniej nalaną twarz z już lekko opadającymi policzkami, z takim kształtem ust, które cały czas są lekko w podkówkę, z podkrążonymi, przymrużonymi oczami, z ziemistą cerą. I to jest mężczyzna, który jak wysiadał, ma ten 1,70 m, ale on jest naturalnie lekko zgarbiony. Widać też szerokie niebieskie dżinsy, tenisówki takie mocno rozchodzone, dosyć grube też ręce, bo on jest generalnie przytyty i spod tej kurtki wystaje brzuszek. Mhm. I pewnie jak gdzieś przenosi rzeczy, to widać na przykład, że raz na jakiś czas rączka pałki teleskopowej z kieszeni gdzieś tam się wysuwa. On od razu, jak tylko wychodzi, sprawdza na telefonie, czy nie ma nowych wiadomości, czy ktoś do niego nie dzwonił, po czym zamyka drzwi, patrzy na willę przez chwilę, wchodzi do środka. Okej. Okay. Dźwięk domofonu, bzyczenie, mhm. Dźwięk otwieranej tam, czy furtka chyba na zewnątrz, tak? Drzwi wejściowe się otwierają. Mhm. Jak to wygląda wnętrze i przywitanie? Po schodkach na taki półpiętro tam się wchodzi. Drzwi obite drewnem, taką starą boazerią. I podłużny korytarz, też w boazerii, z boku haki z kurtkami zawieszonymi. Nie ma wiele kurtek, bo jest wrzesień, więc to są raczej takie deszczowe kurtki. Ja otwieram drzwi w kapciach i w tym stroju, którym wcześniej mnie... Wcześniej byłem w tych spodniach haki i białej koszuli. Jestem uśmiechnięty, widząc cię, mam takie potrzebę oglądania. W przedpokoju też są dwa koty. Jeden jest szaro-bury, drugi jest całkowicie czarny. Oba mają totalnie sprężynkowe ogony takie. One są ciekawe i na pewno dają się głaskać. Na pierwszy rzut oka to widać. No i ja uśmiechnięty mówię: cześć Kamil. Uderza w ciebie na pewno w momencie, kiedy otworzysz drzwi, zapach papierosów i kawy. Takich mocny, jak od kogoś, kto bardzo dużo pali, bardzo dużo pije i siedzi w tym, w tym zapachu. I Old Spice'a, który jest tam gdzieś jeszcze wymieszany z tym wszystkim, ale też widzisz uśmiech na twarzy w tym momencie pojawiający się, rękę wyciągniętą. No, wejdź, chodź. Grabula. A ci powiem dziwną rzecz. To druga naprawdę osobliwa kurtka, którą dzisiaj widzę. Wyobraź sobie, że... To do roboty trochę. A dyrektor za wojnę, dzisiaj zobaczyłem ją w Ramonesce. Wiesz, w tej takiej punkowej. Kobiety nie przychodzą kryzysu wieku średniego, ale jeździ na motocyklu? Możliwe, że to jest przed nami. No. Przeszła na emeryturę i... No to ładnie. No to chodź, ładnie. Chodź. Cześć. Coś ci pomóc wyciągnąć z samochodu? A nie, wszystko co mam, to może być w samochodzie. Ja będę potrzebował tylko gdzieś miejsce, żeby się po prostu parę razy położyć. Wiem, jasne. No, dobrze, oczywiście. Mojej żony nie ma chwilowo, jest poszła na zakupy. To jest mister, to jest missis, pokazuje koty. On tak, wiesz, takim... Aha, czyli mam je pogłaskać, więc trochę przychyla się i głaszcze, ale to nie jest... Wiesz, to nie jest człowiek, który lubi zwierzęta i cieszy się, że do niego podeszło. To jest bardziej na zasadzie, okej, cześć. Wprowadzam cię, myślę, że jakiś taki mały small talk, ale też mam przygotowany, widzisz, ręcznik, złożoną bardzo ładnie pościel. Prowadzę cię po schodkach na górę. Mówię, że my raczej mieszkamy na parterze, więc na piętrze będziesz miał zupełny spokój. Pomyślałem o tym pokoju, bo jest fajny widok na morze. I no wiesz, no, czym chata bogata, częstuj się, w lodówce mamy więcej rzeczy niż zwykle. Super, dzięki. Jeśli mógłbym prosić, to gdybyś mógł palić na tarasie. Właśnie o to miałem zapytać, no, gdzie można palić. My nie palimy i... Pewnie. I ja tam zaczynam się, wiesz, biorę tą pościel, wykładę na tym łóżku. I biorę ręcznik i pewnie gdzieś tam się... No, dobra, jednak coś z samochodu wyciągnę i ja będę zbiegał i będę się pewnie poruszał, przynosząc jakieś ubrania. Jasne, ja idę sobie zrobić herbatę. Może chcesz herbatę albo kawę, jak się, wiesz... Kawusia, bardzo miło. Dobra, jaką pijesz, czarną czy białą?
A niech będzie z mleczkiem, no. Dobra. I z cukrem. Dwie te. Oj, z cukrem. Ale dobrze. Wy się widzieliście ostatnio kiedy? Ojej. Pewnie... Jak ty wyjeżdżałeś? Jak ja wyjeżdżałem, czyli gdzieś 20 lat temu, no. Mniej więcej, nawet troszkę dłużej. Czyli jest trochę spotkanie obcych ludzi, którzy... Tak, którzy próbują jakby udawać, że tak gdzieś tam się znają. Obserwacja ale tak cały czas. Widzieliśmy się na Facebooku. Tak. W sumie. Więc myślę, że jest jakiś element niezręczności. Mhm. Ale z drugiej strony masz wrażenie, że nic takie rzeczy mnie nie wytrącają. Ja jestem dosyć naturalny, uśmiechnięty. Ja natomiast, wiesz co, ja też jestem uśmiechnięty, też się zachowuję wszystko w porządku, ale można mieć takie wrażenie, że to jest trochę taka poza, do której on jest przyzwyczajony. Mhm. Tak się wydaje, jakby był może takim człowiekiem, który często rozmawia z obcymi i stara się na nich robić w miarę dobre wrażenie. Tak, wiesz, takie można odnieść właśnie taki vibe. Natomiast jeżeli spotykamy się w kuchni, w takim w sensie, no, aneks kuchenny, taka duża kuchenna część w salonie, to bardzo szybko przy herbacie i kawie mówię ci o tym, że dzisiaj zamordowano rano ucznia, który był u mnie w klasie. I na to masz odpowiedź, no wiem właśnie. Jak to? W sensie z mediów? Nie. Dobra, nie owijając w bawełnę. No. Moja kariera życiowa zaprowadziła mnie do tego, że jestem w tej chwili mój drogi prywatnym detektywem. No to jest moment, który zbił mnie z pantałyku, bo pamiętam, kim byłeś w szkole. Jak to? No, życie się toczy, nie? Jakby różne koleje losu, wiadomo, wiesz jak jest. No dobra. Ale rozumiem, że przybywasz tutaj zawodowo w sprawie tej sprawy? No. O. Póki co jeszcze nie do końca oficjalnie, ale tam z panem Radosławem już w ogóle wcześniej rozmawiałem na temat tej kamienicy. To też trzeba będzie... No w każdym razie to też mieliśmy szybciej informacje. Trochę nie rozumiem. Wcześniej rozmawiałeś z właścicielem kamienicy, a teraz przyjeżdżasz w sprawie zabójstwa? Bo wcześniej sprawdzałem, czy te kamienice można kupić, nie? Bo tam klient chce, żeby sprawdzić sprawy związane tam prawne. No i teraz to morderstwo trochę stoi na drodze, rozumiem. Wiesz, więc... Złe, jak to mówią publicity. Nawet nie tylko, to też jakby tam policja pewnie będzie chciała, żeby to miejsce było nieruszone i tak dalej. Aha. Więc, a myślę, że trzeba im trochę pomóc, żeby to rozwiązali szybko po prostu. To jeszcze no stoi, to, tak jak mówię, stoi trochę na drodze ta sprawa. No doskonale rozumiem, że policji trzeba pomóc. A, bo ja tam dzisiaj byłem. O, poszedłem, to można wejść? Za wojną, wiesz, trafiliśmy tam... A czy pan Radek to i tak mnie wpuścił? No właśnie, rozmawialiśmy z tym Radkiem i on nas wpuścił, bo akurat byliśmy pomiędzy policją a karetką, która zabrała ciało, więc widzieliśmy ciało. Masz zdjęcia jakieś? Nie, ale... Trzeba będzie pogadać z kimś. Leżał, wiesz, klatko piersiował do ziemi, miał wbity nóż z lewej strony w szyję. Od razu pomyślałem, że był praworęcznym. Nie wiem, czy to coś... Nie było śladów walki. Tak jak potrafiłem to ocenić. Aha. Ale on tam, bo jeśli dobrze kojarzę, to jest takie miejsce, gdzie tam, znaczy tam nie mieszkał, nie? Nie, to w ogóle pan Radek mówił, że to jest mieszkanie, którego dawno nie wynajmował i tam się młodzież spotykała pić i palić, a on na to nie reagował. Może dużo wyjaśniać. Pić... To się różnie kończy, ale mówisz, że nie było śladów walki. Nie powiedziałbym, że Tomek jest człowiekiem, który pije alkohol w takich miejscach. Możliwe, że oczywiście w szkole wyglądało to inaczej, ale był raczej cichym chłopakiem. Ale może... Cicha woda może. Tak, a może... Nie wiem, pogrążanie się w czymś. To cichu z roku na rok. Ale wstyd powiedzieć. Dopiero teraz dzisiaj, patrząc na niego, uzmysłowiłem sobie takie spostrzeżenie. A jakieś, na przykład, wiesz, czy nie miał śladów na rękach? Może coś... Wiesz co, nie chciałem dotykać ciała, a miał długi rękaw, miał taką bluzę, więc nie wiem tego. A wcześniej? W szkole? Nie miał, to nie było takich problemów. Jakie to ciekawe. Jesteś tutaj pół godziny i mam wrażenie, że jestem przesłuchiwany. Spokojnie, to nie jest niekomfortowe, tylko... Takie coś mi przyszło. Sorry, takie przyzwyczajenie. Nie. To jest najczęściej tak rozmawiam z ludźmi.
No a jak, nie wiem, rodzina? Gdzie mieszkasz teraz tak na stałe? W Trójmieście, a rodzina to jakby jest jeszcze w planach. Właściwie to zobaczymy jak będzie. No ja jestem żonaty, Justyna pewnie przyjdzie tu za jakąś godzinę. Ma biuro rachunkowe tam. Pokazuje kierunek tam w korytarz inny. O. I to jest znowu ten moment, kiedy się pojawia ta niezręczność, bo jakby widzisz, że Kamil nie bardzo ma ci o czym powiedzieć. Mhm. To jak tymczasem wieczór spędza pani dyrektor, pani Hanna? No jeśli chcemy jakby przekierować wzrok na ten moment chyba, że wieczór pani Hanny, ciekawego, możemy przeskoczyć na przykład do kolejnego dnia też. To tak, nie, tak. Mogę pokazać jedną scenę, bo to jest, to jest ten moment, kiedy już dojeżdżając do domu opieki paliatywnej w większym mieście, jeszcze wysiadając z takiej już mającej ze sobą parę lat Skody w oliwkowym kolorze, kończy rozmawiać przez telefon. I teraz, no to też jest coś, do czego byś nie powiązałbyś rozmawiania podczas prowadzenia z panią dyrektor, ale widać, że chciała bardzo skończyć tą rozmowę zanim wejdzie do tego domu. I słychać jeszcze właśnie po trzaśnięciu drzwiami takie, tak rozumiem, że zaliczka jest bezzwrotna, rozumiem, że nawet jeśli są to sytuacje losowe, tak, no trudno, no to w takim razie niech przepadną te pieniądze, no ja w tej chwili nie będę kupować. Nie, myślę, że być może w przyszłym miesiącu, może nie wiem, może nigdy, no niestety taka jest sytuacja. Dziękuję. Rozłącza się, chowa telefon. Widać stropienie na twarzy. Gdzieś tam jakby sobie przypominając, że ją ma, wyciąga ten folder reklamowy, który było widać wcześniej. Taki zgnieciony, rozprostowuje go i tam jest rzeczywiście piękne, błękitne niebo, plaża, czarny piasek, kilka palm i duży napis Lanzarote. Domy na złotą jesień, a jakieś tam jakby taki gruby folder z wieloma stronami pięknych marzeń, który właśnie został zgnieciony, który ląduje w koszu przed wejściem, tak jakby no, było to coś, co właśnie przywoziła tutaj, żeby pokazać Ryszardowi jakieś plany. Ty zresztą coś słyszałeś przebąkiwania o sprzedaży domu. I te plany wylądowały w koszu, no tylko wraca do jakiegoś spokoju na twarzy i z takim nie do końca pewnym uśmiechem wchodzi, zamykają się za nią drzwi, potem jeszcze tylko przez okno widzimy za firanką, jak siada przy łóżku leżącego mężczyzny, przykrytego kołdrą, który teraz śpi, widać maszyny monitorujące życie, jakieś rurki, jakby węflony i panią Hannę, która tam przysiada i czeka, aż mąż się obudzi, nie chce mu przeszkadzać w drzemce. Może też nie wie, co powiedzieć. Mhm. Od jakiego czasu to trwa mniej więcej? Jego pobyt tutaj? Ryszard jest w domu opieki już od 3 miesięcy, 4 prawie. I tak naprawdę był głównym powodem, dla którego pani dyrektor przyszła na wcześniejszą emeryturę, więc teraz większość wakacji spędzała bardzo często podróżując tam i z powrotem, a właśnie bije się z myślami, czy to nie jest tak, że w ciągu najbliższych kilku dni będzie przyjeżdżać tutaj rzadziej niż do tej pory. Jasne. To co? No to on się budzi w końcu, tak? Wybudza się? Jak on wygląda? Na wymęczonego. W tej chwili jakby to... Ale tak w skrócie bardzo. On ma lat, jest starszy, młodszy, tak samo mniej więcej? On ma około 60 i w tej chwili wygląda na 70, jak nie więcej. Ma bardzo wychudłą twarz i przerzedzone włosy. Chociaż był takim silnym, postawnym mężczyzną, policjantem, też z przeszłością wojskową.
W tej chwili jest cieniem samego siebie, ale ma takie bardzo ciepłe, brązowe oczy, które się nie zmieniły przez cały ten czas i one się uśmiechają, kiedy się budzi. Jasne. Tak jak zawsze, kiedy widzi Hanie. To tym razem się nie uśmiechają. Mhm. Wybudza się, jest wieczór, prawda? Jest trochę ciśnienie tak, w tym pomieszczeniu, wybudza się i tak... Czy ktoś tu jest? Ktoś tu jest? Jurisiu, to ja jestem. A ty jesteś? Pochyla się bliżej, poprawiam poduszkę. A już Haniu, o, poznaję. O, jak dobrze, że... Dobrze, że jesteś. Tak. Miło cię widzieć, miło cię widzieć. Że przez moment marszczę brwi, ale uśmiecham się... Mhm. Trochę szerzej niż wcześniej, w wymuszony sposób. Przepraszam, spóźniłam się trochę. Spałeś, nie chciałam cię budzić. A, nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. No już, bo ja teraz... raz odsypiam za całe te lata. Człowiek mówi przez całe życie, że na starość sobie odeśpi albo po śmierci. No i teraz odsypiam. Teraz możesz przez chwilę poodsypiać, a potem pamiętaj, że mam dla ciebie niespodziankę, tak? Niespodziankę? Ale wiesz, ona się odwlecze troszeczkę. Ta nasza... No i tak się jej nie spodziewałem, więc... Mogę się jej nie spodziewać jeszcze jakiś czas. Tak się umówmy, dobrze, bo wiesz, ja miałam dzisiaj bardzo... Pewnie nie pamiętasz Tomka z moich wychowanków, taki cichy chłopak. Nie, nic mi to nie mówi, nie. Zamordowali go, wiesz? O cholera, zamordowali go? Został znaleziony z nożem w szyi, tak? O, jak tylko stąd... Jakbym jeszcze pracował... O, to bym się tym zajął. Może wyjdę z tego. Mam nadzieję, że uda mi się stąd wyjść niebawem, to raz pytam chłopaków na komendzie, co... Zajmiemy się tym, tylko muszę stąd wyjść, ale to... Na pewno się tym zajmiecie. I zrobię cięcie do kolejnego dnia. Gdzie? Kiedy? Chcecie się spotkać razem, czy chcecie się spotkać przy czymś już na przykład, przy jakimś... Dobra, już tak czy inaczej, w międzyczasie dostajecie telefony. Dostajecie telefony. Dobra, wasza dwójka, że policja będzie chciała się z wami zobaczyć. W zasadzie zróbmy, że teraz dzisiaj jest niedziela. To tak nie. Dobra, teraz zrobicie, jest niedziela, wczoraj była sobota, dlatego że też. Dobra, trochę. Nie, wczoraj był piątek. Dlaczego? Dlatego też poszliście wieczorem na miejsce, bo ty byłeś w pracy. A ty, nie wiem, poczekałeś na siebie razem. Więc był piątek. Dzisiaj jest sobota, więc dzisiaj na przykład nie musisz iść do pracy, chociażby masz czas. Poza tym pewnie, że musisz sprawdzić jakieś 3 sterty sprawdzianów, które gdzieś są i tak dalej, bo... Nie mam stert. Robię to na bieżąco, to nie jest dla mnie problem. Raczej weekend spędzam w ten sposób, że dużo czytam w internecie. Jednak. Dobra. W każdym razie telefony, że się macie stawić po prostu w godzinach pracy komisariatu. Czy komisariaty pracują w soboty? Może pracują w jakichś krótkich godzinach, jakieś takie okno. Też wiecie, no u was, że możliwe, że oficjalne godziny w soboty to są gdzieś od 8 do 16, ale jeśli chcecie coś załatwić, to przyjdźcie lepiej 12-14, bo wcześniej to będzie za wcześnie, a potem to będzie za późno. I że chociaż to obowiązek jest, znaczy oni powinni chcieć was przesłuchać, to jest ryzyko, że może być poczucie, że to jakbyście wy przychodzili ze sprawą. Ale chcecie to zrobić, bo jak nie, to mogły was tam ścigać i gonić o to i tak dalej. Pytanie, czy to jest scena, którą chcemy rozgrywać, czy mogę zaproponować scenę już po? Po przesłuchaniu? To chyba, że chcesz rozegrać, bo możemy nie, też... Nie, przesłuchanie, myślę, że jeśli znaczy ono jest w waszym grafiku raczej do rozegrania. Okay. Ale nie musi być natychmiast. Natomiast wiecie, że to jest coś, co musicie zrobić. Natomiast to w takim razie ja na pewno chciałbym się zabrać z...
z Olkiem, ponieważ ja też chcę podjechać na komisariat i się wypytać, co oni wiedzą, no bo zebrali ciało, coś tam. Mają jakieś swoje informacje, które chciałbym zdobyć, więc pojedziemy razem, powiem. Wiesz co, ja też sobie z policjantami pogadam przy okazji. To ja nie tam nie jadę, nie mam samochodu, więc możemy pojechać twoim albo się przejść, bo to nie jest daleko. To ja ewidentnie chętnie się tam przejadę. No dobrze, to ja jak to pojadę z tobą? Tak. Nie, właśnie ja ci proponuję, żebyś wsiadł. No dobrze. I widzisz, że ja tam zabieram te kubki, te papierosy gdzieś wyrzucam do jakiegoś śmietnika. Mówię, sorry tutaj, jakby... No, jest taki... Nie sprzątałem kilka dni, nie? No. Pamiętam uwagę o tym, że rodzina jeszcze jest w drodze. To zmienia. To może wszyscy spotykacie się na komisariacie i może się spotykacie... może się spotykacie, jak ty już wychodzisz po przesłuchaniu. I przesłuchanie, no to w skrócie, przesłuchanie było mało imponujące. Wypytali cię o standardowe rzeczy. Właśnie od ciebie dużo informacji takich jakby, gdzie mieszka, jakby z kim mieszka, gdzie są jego rodzice. Ty masz do takich danych dostęp w szkole, przynajmniej masz jakieś adresy ostatnie, ale numery telefonów przede wszystkim, takie rzeczy. Więc to chcieli, ogólne pytania, jaki był, z kim się zadawał, aż byłaś zaskoczona, bo ty byś zadała bardziej wnikliwe pytania. Znaczy, jeśli oni nie zadawali moim zdaniem wystarczająco wnikliwych pytań, to w pewnym momencie to mogło się przerodzić w sytuację, gdzie ja ich wypytuję, dlaczego nie zadają odpowiednich pytań. I jakby w taki spokojny, ale znaczy w taki sposób, jaki bym udzielała trochę reprymendy mojemu pracownikowi, gdzie na pana miejscu zapytałabym jeszcze, czy... I tutaj jakby zadawałabym te wszystkie pytania, które chciałabym ja uzyskać odpowiedź, a której ewidentnie nie wzięli ode mnie, nie? Poddenerwowana po tym, tak. Kiedy była lekka eskalacja tego typu rzeczy, to oni, jeden policjant przepytujący, komisarz czy tam, tak, dobra, policjant w końcu zirytował się, wkurzył się. Uczuł się, że mógł nawet paść jakiś tekst, że nie jesteśmy w szkole. Jest szansa, że był kiedyś moim uczniem. Jest taka szansa, ale nie jesteśmy w szkole, pani Zawojna, pani już nie pracuje w szkole, więc proszę tutaj nam nie mówić, jak mamy robić swoją pracę. I to przesłuchanie może nawet skończyło się szybciej, może jeszcze mieli kilka pytań, chociaż możliwe, że podobnie mało istotnych, tak się wydaje, i zeznania zostały uznane za spisane i puścili cię wolno, trochę sugerując tam są drzwi. Ja wyszłam gdzieś ze słowami, mam nadzieję, że w takim razie przyłożą się panowie jak najlepiej do rozwiązania tej sprawy. Jeśli mieliby panowie jeszcze jakiekolwiek pytania, to... Oni już cię... Nie, już cię... Cały czas pod telefonem. Wypchnęli i tak... Mówiłaś im to, ale oni nie chcieli tego słuchać. Więc wychodząc, mijasz pozostałych dwóch panów, w sensie... No pewnie widać to poddenerwowanie. I twojego... Czy kogoś, nie wiem, czy kogoś, kto ci się wydaje znajomy? Dzień dobry, pani Zawojna. Ja w pierwszej chwili skinęłam tylko głową, w tym rzucam do... mojego współpracownika. Nie spodziewałeś się, że będzie to trwać jakoś wyjątkowo długo, albo te pytania będą szczególnie wnikliwe. Słyszałem. A pani mnie nie poznaje, prawda? Nie, słucham. Kamil Spojeń. To było B? B. Kamil? No, już nie taki Kamilek, prawda? Trochę przytył, ale... Ten Kamilek? Ten Kamilek. Wizyta ze Stanów? No to może tak wyglądać. No trochę... bo rozumiem, że jest tak daleka, że na pogrzeb rodziców nie udało się przyjechać. Zaraz porozmawiamy, ja tylko dodam, że piękna fryzura, ja muszę tam z policjantami. Dziękuję. I chętnie jakby zaraz... Co Kamilek tutaj robi? Zatrzymał się u mnie, ma jakieś takie swoje sprawy zawodowe. Chcesz minąć ich i idę do tego policjanta w pokoju przesłuchań? Ja chcę wejść na zasadzie, ja to robię, wiesz, ja
Wyciągam coś w takiej laminowanej, z takiej niebieskiej składnej tej, mówię: dzień dobry, detektyw Spojeń, wychowam do tego. I ja przedem sprawię tego chłopaka. I tam sobie siadam, tak jakby... Siadasz w tym, to jest tak. Gdzieś w korytarzu, no my to pewnie słyszymy, nie? Skoro on to tak... Tak, bo to jest stały komisariat, to jest w ogóle też takie dość stare budownictwo. Na ścianach są jeszcze jakieś zielone tynki, jaka farba na dole, taki biały... Tyn, który jak się dotyka palcami, to zawsze zostawia ślady u góry i takich dużo śladów po tych osobach, co dotknęły palcami, gdzieś tam jest. To jeszcze chciałam... Jest to jakieś właśnie małe stare budownictwo, gdzieś wcisnęli komisariat, pomieszczenie, które było kiedyś nie wiadomo czym, no jest tu teraz stare jakieś biurko ze sklejki, szafka ze sklejki, czuć zapach papierosów w powietrzu i siedzi jakiś jeden policjant prywatny. Myślałam, że przyjdzie sobie... Prywatny. Ja się chciałem dowiedzieć, czy już są wyniki z sekcji i czy są jacyś podejrzani. Rzuć na... oszustwa? Tak. Nie. Czekaj. A jaki poziom trudności? No właśnie, tak. Chcesz się powołać na, że jesteś... Ja trochę... To jest sytuacja, nie chcesz tego wyjaśniać. To jest, tak, ja generalnie czymś machnąłem, coś powiedziałem, ale jak potem ktoś powie, zaraz, co? To ja zawsze mam do tego, no jestem prywatnym detektywem i pokazuję wydrukowaną przez siebie i zalaminowaną licencję tego, prywatnego detektywa. Tak, jestem na komisariacie, to jakby to nie powinno być łatwe. Tak. Gdyby było łatwe, byłoby słabo. Zastanawiam się, czy to jest, znaczy to nie robi różnicy, jeżeli chodzi o kości, tylko robi różnicę, to są machlojki czy oszustwo? Oszustwo, dobra. Kolejki to był Skull Gadgery, czyli to... Tak. To jest tak, sukces i jedna korzyść. O, w ogóle bo kolejki brzmią na przykład bardziej jak otwieranie zamku. Tak, masz rację, tak. Sukces i jedna korzyść. Nie spodziewałam się, że to wyjdzie. Sukces, czyli uwierzy, a czy on ci uwierzy na teraz, nie tak, że tak, on już... Tak, nie, jakby... On teraz współpracuje z tobą, tylko... Nie, ja myślę, że to jest ta sytuacja, w której ja potem wychodzę, a on ma takie... Ale właściwie czemu? Tak. Ja mu to pokazałem, kto to był? Nie, to jest tylko, że potem przy kawie spyta po kolegę, a co to za facet tutaj przyjechał? I oni, a jaki facet? I wtedy się zacznie. Tak. Ale może ta przewaga na przykład działa, że on mimo wszystko nie będzie do mnie po tym jakoś bardzo negatywnie nastawiony, tylko będzie miał takie... Okej, no coś tam... Albo, że nie będzie, że będzie mu głupio, więc nawet nie będzie chciał spytać się. Coś takiego, może tak. Nie będzie liczył na to, że sprawa się nie pojawi ponownie. Bo to jest jakiś służbista. Taki koleś łysy, ogolony, grubszy, albo nawet gruby. W koszuli rozpiętej o trochę za dużo guzików, niż wypadałoby na służbie spod przodu taka biała koszulka na ramionczkach. Gdzieś tam przewije i czuć od niego taki zapach gościa, który mógłby używać trochę więcej dezodorantu, jak na swój wiek. Zwłaszcza i na... No jest trochę spocony i to czuć, więc zapach papierosów męskiego potu w tym pomieszczeniu dominuje i ty mu to mówisz, że tam zasypujesz go tą odznaką wszystkim. I to, co go pytałeś, co o sekcję, czy wyniki sekcji? Czy są wyniki sekcji, czy są już jacyś podejrzani? Tak, wyniki... wyniki sekcji, no chodź ze mną. Widzicie, drukarka działa? Dzisiaj nie wiem, ale... To jest odpowiedź, która jest najlepsza na pytanie. Dzisiaj nie wiem, nie, ale... Nie, no drukujemy, na piętrze drukujemy rzeczy, tu na dole to nie działa, powinna być... No, ale dopóki działa to u góry, to... No, oni wychodzą, widzicie jak wychodzi z tym policjantem, policjant zamyka te drzwi, jakiś pęk kluczy. Tam wiesz. Jest uznanie. Wchodzicie do jakiegoś, do pokoju, gdzie on, na biurku leżą teczki, przegląda jedną. To Tomasz Spadny, to jest ta. Dobra, no to proszę bardzo, odłóż to potem na miejsce. Jasne. Tutaj chyba są już wyniki. No, powinny być. Tam chyba nie zlecano badań jakichś bardziej szczegółowych z tego, co widziałem, więc to... no, zobaczysz sobie zresztą. A ja tutaj... No to wychodzi i... Jeszcze patrzę na korytarzu. Pan... Gamrat. Aleksander. Pan Gamrat, tak.
A to zapraszam tutaj w takim razie. I otwiera znowu tamte drzwi. I cię zaprasza. To co, ty trzymasz, siedzisz tam, czy wychodzisz z tym plikiem na zewnątrz? Znaczy ja sobie ją przejrzę, nie chcę jej, pewnie nie będę jej zabierał, chyba że zauważyłem, że rzeczywiście tam na piętrze jest jakaś kserokopiarka, to może ważniejsze rzeczy będę chciał skserować jeszcze. Ale też nie chcę przeginać za bardzo, nie chcę popatrzeć, spoko, przeczytać, spoko, zrobić notatki może, tak? I to. Spoko, spoko. Przy czym tam nie ma super dużo ciekawego, są karty zgonu spisane, ale nie ma tam... Nie ma nic nowego, czego byśmy się nie dowiedzieli już. Znaczy, ty może tego nie wiedziałeś, no ale widzowie, uzupełniasz swoją wiedzę co do tego, o tym, gdzie tam ten... No nie, to tak zostało pobieżnie spisane bardzo. Postawy badania mówią to, co wczoraj widziała tutaj pani Hanna, czyli... Nie, co widział pan Aleksander. Czyli, że nie ma śladów walki, nie ma siniaków, ani innych obrażeń, zmarł od upływu krwi przede wszystkim. Mhm. Tak. Że przycięta tętnica, wykrwawił się. Tyle i jakby w papierach nie ma chwilowo, nie ma podejrzanych specjalnie. Jest to lista jego krewnych, ojciec, matka, szkoła, nauczyciele. Nie ma podejrzanych. Z jakimiś może jakieś notatki niedbałe, że trzeba przepytać kolegę, jakby rówieśników, kolegów z klasy. Takie pytania miał kolegów, tak zapytania. Myślę, że trzeba przesłuchać nauczycieli, takie rzeczy. Okay. No i chudo strasznie poza tym, tak. Ja wchodząc za policjantem, mówię do ciebie, jeżeli pani dyrektor nie ma nic takiego pilnego, to jeżeli to krótko ma trwać, może pani zechce poczekać? I tak miałam zamiar poczekać. O. I tak bardziej patrzę tam, gdzie poszedł Kamil. Ewidentnie wygląda jak ktoś, kto to zamierza grzebać w tej sprawie i zamierzam to zostać i zobaczyć, co wyjdzie. Więc tak, siadam sobie tam na tym komisariacie, będę czekać i mierzyć groźnym spojrzeniem tych policjantów, którzy mi podpadli, jeśli gdzieś tam przejdą. Jasne. Policjant, no ciebie też przypytuje o proste rzeczy. Mhm. I właśnie w tym na przykład właśnie, czy miał kolegów, jak tam się zachowywał, jak wyglądał, jak się zachowywał, no, jak się uczył. Pytania, ale też wydają się w miarę proste. Odpowiadam. Tak. No i to trwa. To tam będzie trwało z 15 minut, znaczy z 20. Komisariat jest podstawy. Też widać, że to też w ogóle jest w miarę spokojne miasto, także policjanci trochę w ogóle nie wiedzą, co z tą sprawą zrobić, bo nie byli gotowi na tego typu pracę z jednej strony i tak jakby sami nie, chyba nie wiedzieli, czy chcą to prowadzić, czy chcą to zamknąć w miarę szybko. Czy to jest okazja do tego, żeby coś się działo, czy to jest raczej i tak tego nie rozwiążemy, czy w ogóle jak się rozwiązuje morderstwa, no ale nie, też nie będziemy dzwonić po ludzi ze Słupska, żeby przysłali kogoś, ale może ktoś miał zadzwonić, więc może... Może właśnie przyjechał. Dlatego i atmosfera, komisarz jest przede wszystkim leniwy. To jest takie miejsce, do którego się przychodziło odsiedzieć 8 godzin. Jasne. Tam przez większość osób i ci to się nie zmienia na razie jeszcze. To ja myślę, że po skserowaniu tego, ponieważ wychodzę, to trafiam na panią Zawojny i widzę, że jego tam jeszcze maglują, to stanę sobie obok. Czyli jednak kariera... Ja tak nie wysłyszałam to, że prywatny, ale strzelam kariera w policji. Kamilku. Nie do końca, taką bardziej... Może poczekamy na zewnątrz. O, no właśnie. Pan Olek zaraz będzie wychodzić, ale nie wiadomo, może mu jakieś bardziej precyzyjne zadania mu pytania w tej chwili i doszukują się czegoś. Ja tak widzisz, wychodzę sobie taką minę, na zasadzie nie. Przebicie do gabinetu i mówię, tak, raczej zmienią obuwie jesienią. Teraz, kiedy wychodzimy, ja poprawiam okulary, patrzę na ciebie znad nich takim spojrzeniem, które może ci robić flashback z dzieciństwa, kiedy coś przeskrobałeś i zostałeś przyłapany przez wtedy jeszcze po prostu wychowawczynię, a nie panią dyrektor. Stajecie w ogóle na zewnątrz, to też to jest jakieś stare budownictwo, czyli też jakaś forma
O, to jest taki budynek wolnostojący, który kiedyś był domem wielorodzinnym, dwa piętra, dwie rodziny, trochę na obrzeżach miasta, więc drogi, nie ma chodników, trochę piach, jakieś betonowe schody z metalową poręczą do tego wnętrza. Te szyldy, te czerwone plakietki z białymi napisami tam dobite na tą kamienicę, jakby to czyni to komisariatem i symbole policji. I jest ciepły dzień. Jest ciepły wrześniowy dzień, jest to echo lata jeszcze, które sprawia, że jest tak trochę sennie w tym mieście. I takie to sprawia wrażenie, bo ulice są pustawe. W okresie jakiś czas ktoś przychodzi, wchodzi do sklepu monopolowego. To ja wyjmuję takie w miękkiej ramce Marlboro, takie pogięte i papieroska? Nie, dziękuję, nie palę. Kamilu. Odpalam jakieś bika. Pozwolisz, że nie będę owijać bawełny. I nie czekam na odpowiedź. Nigdy pani nie owijała. Czy przyjechałeś tutaj, żeby pogrzebać tę sprawę, czy żeby ją rozwiązać? Widzisz takie... I to jest uznanie w oczach, nie? Mhm. Widzę, że pani, mimo iż nie opuszczała, z tego co wiem, za bardzo tego miejsca, chociaż w sumie nie wiem, co się wydarzyło przez te 20 lat, ale jednak wie, jak świat wygląda. Nie wiem, jak się to rozwiązać, to ja nie rozwiązał. Ale szybko. Rozumiem. To ja chciałabym zaoferować pomoc. Bardzo dobrze. Mi się przyda ktoś, kto tutaj lepiej wie, o co chodzi. I też już rozmawiałem z Olkiem. On... wiem, że znaliście tego dzieciaka. Tak, był w mojej klasie wychowawczej. Boicie się zastanawiać, czy miał kolegów? Powiem tak, nic w codziennym życiu Tomka nie zwiastowało, że może spotkać go taka tragedia, więc albo jest tutaj jakaś sytuacja bardzo mocno ukryta i nie do znalezienia przy pobieżnym przesłuchiwaniu nauczycieli z jego szkoły, albo jest to sprawa związana z jego rodzicami, albo nieszczęśliwy wypadek. W każdym razie szukać trzeba gdzie indziej. I ja mogę pomóc szukać, załatwić dostęp do ludzi, zapytać się w twoim imieniu. Nie każdy będzie chciał rozmawiać z detektywem, ale potrzebuję, żebyśmy zajęli się tą sprawą i potrzebuję wiedzieć, co się stało z Tomkiem. Rozumiem. Możemy się tak umówić. Ja powiem tak. Znaleziono nastolatka na melinie pchniętego nożem. Tutaj nikt się nie będzie długo zastanawiał, co się stało, ale możemy w tym pogrzebać. Ale my wiemy, że to nie była bójka. Nie wyglądało na to, że była to bójka. Ty, on mógł mieć pecha, to nie musiała być bójka, to mógł być jeden cios. Mnie drąży coś takiego od wczoraj i być może to jest moja imaginacja, ale pan Olek powiedział coś takiego. To trochę wyglądało, jakby to on sam zadał ten cios. Sam siebie tak nożem w szyję? To musiał mieć grubo we łbie namieszane. A te wyniki sekcji, bo słyszałam, że pana nie pytał, czy tam on był pod wpływem? No właśnie, i to jest jakby też tym chciał się dowiedzieć, czy on był pod czegoś wpływem, czy ktoś w ogóle sprawdził, czy on był pod wpływem czegoś? Nie sprawdzono, nie. Natomiast są jakieś notatki, że nie wyglądał, nie pachniał niczym, nie znaleziono przy nim papierosów, nie pachniał alkoholem, więc stwierdzono, że chyba... Powiem tak, nic się nie zmieniło. Policja stwierdziła, że na pierwszy rzut oka nie wygląda, jakby był pod wpływem, więc nie sprawdzali, czy był. Aha. Jest to jakiś trop, ale nie wiem, na ile jesteśmy w stanie się tego dowiedzieć, skoro... Nie wiem, czy jakiś... Ja dobrze pamiętam, bo... Pani mąż to kiedyś, albo nadal, nie sądzę, żeby nadal to szefował, ale kiedyś zarządzał tym. Tak. Proszę wybaczcie, że... Niestety nie jest w stanie ze względów zdrowotnych asystować nam w tym śledztwie. Rozumiem, czyli żyje, dobrze. A drugie pytanie miałem takie...
Aha. Czyli rozumiem, że widać, że coś poruszyłem temat, który jest... To jest jakby całym ciałem krok do tyłu trochę, nie? Trochę spojrzenie w ziemię, trochę jakby... jakby zmienia się twarz, ale jakby mówię, trzeba zmienić temat, nie? Ale jakieś naciski można zrobić na nich, żeby te sekcje wykonali lepiej? Tak, myślę, że jeśli o to chodzi, to jestem w stanie to załatwić. O. Tak. Czy to jest mniej więcej czas, kiedy mogę dołączyć? Tak. Do widzenia. To myślę. Tak, a poza tym pozwolisz, Kamilo, że będę cię traktować jak specjalistę w tej sprawie, bo rozumiem, że to jest to, czym zawodowo się zajmujesz, a tak utalentowany młody człowiek, który zapowiadał się na wielką karierę, zagraniczną nawet, myśleliśmy, że może Silicon Valley. Tu jakby mówię to do ciebie, tak jakbyś uczestniczył w tej rozmowie. Oni nic nie wiedzą. Wiem. Ale Kamil zaoferował nam pomoc i on, myślę, jest człowiekiem, który może... I tu widzisz jakąś taką dziwną, taką nutę desperacji w jej zachowaniu. Ale pani Haniu, pani chce się zaangażować w tak, śledztwo? Tak, zamierzam Kamilowi. Nie zostałeś podjęte, tak. Mam nadzieję, że Kamil pomoże mi w dowiedzeniu się, o co chodzi w tej sytuacji. Jak gdyby szybko przeskakuje z tego, kto zajmuje się śledztwem, a kto pomaga. Ja dumam. Jestem trochę tym zaskoczony i miałem pierwszą reakcję ewidentnie, że to jest niedobry pomysł. I po chwili przeskakuje mi i mówię, pomogę. Jeśli mogę. No, miałam taką nadzieję. No dobrze, to ja wiem, że to brzmi jak pytanie, które zadawała dotąd policja, ale co wiemy o jego kolegach? Właściwie, co wiecie? Oj. Co wiemy o jego kolegach? Jako była wychowawczyni, wiesz, z kim się trzymał. To będzie kilka osób. No miał najbliższy jego kolega, to jest Michał. I no wiesz, to jest jeszcze, pracowałeś z tymi dziećmi jeszcze w czerwcu, także kojarzysz ich, kojarzysz rodziców w większości. Wiesz, gdzie mieszkają i tak dalej, więc znasz kilku kolegów, jeden najbliższy, nie trzymał się z koleżankami raczej, to tak jeszcze trochę nie, ale to było normalne akurat, że nie. Jeśli chcemy porozmawiać z kimś, kto rzeczywiście orientuje się w życiu prywatnym Tomka, no to powinniśmy porozmawiać z Michałem. No to jeśli to nic się nie zmieniło przez wakacje, no to byli najbliższymi przyjaciółmi, to pewnie jest w stanie rzucić trochę światła na to, czym się zajmował. Czy to nie jest tak, że Michał może być dotknięty tym i możliwe, że rozmawiała z nim policja, mimo że wątpię, że rozmawiała? Pewnie dopiero od nas usłyszeli, że się od was, jeśli powiedzieliście. Powinni z nim porozmawiać. Czy ty jako prywatny detektyw możesz robić takie rzeczy, że rozmawiasz z osobami, które mogą coś wiedzieć? Spoko. Trochę tego nie rozumiem, no bo ta policja może tam do niego trafić i Michał wtedy może powiedzieć, że ktoś z nim rozmawiał. To ty masz z tym, jesteś z tym spokojny? Tak. Będzie wszystko w porze. Zresztą nie zainteresują się. Poza tym... No widzisz. Dobra. Poza tym jakby co, mam plecy, wykaraskam się, nie ma problemu. Dobra. Ja nie mam pleców, ale mam to w nosie. To już masz trochę. Dziękuję. Nie mówię, to nie są żadne, nie mówię o żadnych nielegalnych sprawach. Po prostu dobrze. Jest ktoś, komu zależy na tym, żeby ta sprawa została rozwiązana i on w pewnym sensie roztacza nad nami ochronny parasol, dzięki któremu nawet jeżeli miejscowe służby będą chciały nam przeszkadzać, to ich niekompetencje mogą wpłynąć na to, że nie będą tak bardzo mogły. To chodźmy do niego. Chodźmy do niego. Czyli Michał. Po mnie widać, że to jest ten fragment naszego dealu, który nie do końca do mnie trafia, ale nie zamierzam go w tej chwili komentować. W tej chwili zamierzam skorzystać z usług tutaj spoko. Specjalisty. Michał, tak? Tak, chodźmy w takim razie. Chcecie się rozdzielić? Może nie ma, jak chcecie. Ja kogoś z nich potrzebuję do tego, żeby pójść z Michałem porozmawiać, nie? Spoko. Ja nie mam nic innego w tej chwili do roboty, jak korzystać z doświadczeń mojego tutaj specjalisty, który mówi, że najlepiej byłoby porozmawiać z kimś blisko, chyba że Olek ma jakiś inny plan w tej chwili, chce się odłączyć, ale no my jedziemy do Michała. Zwłaszcza, że myślę, że bardziej porozmawia, no on też jest
zakładam w takim razie z mojej wychowawczej klasy, tak? Skoro są najlepszymi ziomami, no to pewnie chodzili tak. razem do szkoły, do tej samej tak, klasy. Tak. To raczej w tym roku to bardzo często, znaczy w tym wieku to tak wygląda raczej, nie? Kiedy dochodzimy do twojego samochodu, bo spodziewam się, że będziemy nim jechać, chyba że twoim, w sensie pani, tak czy owak, ja zmieniam zdanie. Powiedzmy, odbyłem swoje osobiste śledztwo i robiłem je nogami, a nie mówieniem z kimkolwiek. Poruszyła mnie sprawa na policji i ich nieudolność, w związku z tym ja chcę to rozchodzić i mówię, prawdę mówiąc, jak pojedziemy we troje do niego do domu, to jego rodzice mogą się zdziwić. Jego rodzice, bo Michał mieszka w sierocińcu. Nie jadę z wami tam. Chętnie dowiem się, co się spotkamy się po południu. Nie wiem, może masz jakąś sugestię, co mógłbym zrobić. Ja pomyślałem, że pójdę do tego jeszcze raz pod tą kamienicę. Chcę się przejść tam w okolicy. Może tam jest ktoś, kto coś widział, słyszał. Wiesz, ja wiem, że to jest pustostan, ale no jak tam się zbierają ludzie na Melinie, to jest duża szansa, że ktoś tam przychodzi w miarę regularnie i na przykład dzisiaj też będzie. Coś przyszedł, coś słyszał, był świadkiem, ale nie chciał nikomu powiedzieć. Dobrze. To ja tam pójdę. Powodzenia. Z bardzo dużym miksem emocji i w dziwnym stanie mam wrażenie, że nagle przestałem być Aleksandrem Gamratem i może jestem nim, ale w przeszłości idę w stronę tej kamienicy. Której? Tej malinowej? Czy... Tak. Okej. Okay. Nie, ja myślę, że jak rzuciłam okiem na twój samochód, to jedziemy moim. To ja pojadę za panią. To jedziemy boba. No to kamienica w takim razie. No jest bliżej. Znaczy docierasz na pierwszy. W ogóle idę szybkim, sprężystym, bardzo wprawnym krokiem, a jak jestem już w zasięgu wzroku, to narzucam na siebie taką dyscyplinę, żeby zwolnić, bo żeby nie przeoczyć czegoś. Jasne. Mnie interesuje też, nie wiem, okolica, czy tu jest, nie wiem, sąsiadujące kamienice są zamieszkałe, czy też tak samo nie są Jasne. Zamieszkałe. Jest tak. Generalnie są zamieszkałe. Mhm. Jak tutaj szedłeś szybkim krokiem, to mijałeś głównie starszych ludzi, którzy szli znacznie wolniej, także to był taki wręcz slalom między starszymi osobami. To jest dzielnica, gdzie mieszkają starsi ludzie w dużej mierze. I to jest tak, że dawno, dawno temu pewnie dostali mieszkania z jakiegoś nadania czy coś takiego. To mogła być taka dzielnica, więc tu mieszkali w podobnym wieku. Wszyscy się powprowadzali, jak mieli 20-25. No i dzielnica się starzała razem z nimi. Mhm. I tych mieszkań rzadko kto je chciał po ich śmierci. Mhm. Więc to jest... Teraz mniej więcej połowa mieszkań w tych kamienicach jest zamieszkała. 1/3 może przez lokatorów tych stałych i te pozostałe do połowy to ktoś, kto faktycznie kupił, wynajął, kupił w większości, bo one są za bezcen prawie, że. No a dużo stoi pustych i właśnie dzieją się na przykład takie rzeczy, jak że ktoś musi gdzieś pójść, posiedzieć, nie na zewnątrz, no to... A może jest jakiś naturalny monitoring, czyli któraś z tych starszych osób wystaje przez kamienicę. Tak. To ja chciałbym, zanim odezwę się do tej osoby, rozejrzeć się po okolicy, zobaczyć, czy coś jest niepasującego. Nie wiem, czy coś mi się rzuci w oczy. Szukam tropów. Jasne. Dobra, no to dotrwa chwilę. Wy dojeżdżacie do sierocińca. Mm-hmm. On jest w tej dzielnicy trochę nowszej, gdzie powstały blokowiska. Nabudowano trochę blokowisk i w jednym z nich, takie czasami są akademiki w postaci takiego bloku, to tu jest... To może kiedyś było coś innego właśnie. Teraz jest sierociniec, czyli jest wejście, czyli to ma formę bloku, wchodzi się po szerokich schodach przez takie ciężkie metalowe drzwi przeszklone z takim szkłem, przez które nic nie widać, które się tam ze skrzypem i piskiem otwierają. I wchodzi do środka po takiej betonowej, jest taka wylana z takimi małymi kamiczkami byłymi, czarnymi, taka posadzka. Wylana i tam za
przy recepcji, tak, siedzi gdzieś zawalona książkami, papierami, z jakąś lampką, która oświetla to wnętrze, bo światło nie jest włączone, tylko ta lampka oświeca. Jest jakiś pracownik tej recepcji. Sierociniec to jest jakaś część tego bloku tutaj. Czyli tu są pokoje, tam gdzieś jest jakaś stołówka i tym podobne rzeczy. Miejsce, które kojarzysz, bo jakaś część, no ludzie z sierocińca, dzieci z sierocińca chodzą do szkoły, no to po prostu wiadomo, że są, także no, chociaż nie bywałaś to chyba codziennie, znaczy no, bardzo myślę, często. Kiedyś się musiało zdarzyć przez cały czas współpracy. Jako dyrektor, tak. Jako dyrektor, jako nauczycielka. Tak. Mogłaś to być ostatnio na przykład rok temu, no, tak, półtorej, no. Coś takiego. Ja bym chciała oficjalnie tak. Po prostu podejść tam do kogoś na recepcji i tutaj powiedzieć, że no, jako wychowawczyni rzuć test tej klasy, test chciałabym porozmawiać z Michasiem, wiadomo, trudny moment. Co coś takiego, to jest łatwe, jedna fioletowa kostka. Mhm. Ale wasz ogólnie... A czy mogę na opanowanie z tego rzucić? Opanowanie nie. Jest coś z umiejętności. A to na przywództwo chciałabym wykorzystać tutaj kwestię hierarchii, rangi. Bo to jest trochę tak, że jak ktoś pomyśli i sprawdzi, to wiedzą, że już nie jesteś dyrektorką, więc teoretycznie nie powinnaś móc. No ale moje ale wszystkie... Ale jeśli o tym nie pomyślą, to... Tak. W sumie... Myślę, że w takim małym mieście, jeśli byłam dyrektorką przez ostatnie powiedzmy 8 lat, to dosyć mocno osiadło, nie? Są przyzwyczajeni, że przychodzi pani dyrektor za wojnę. I ten autorytet jest, tak, zostaje, to... tak. A poza tym chyba nie ma powodu, żeby nie pozwalać w weekend odwiedzać. Tak, no ja po prostu, zwłaszcza, że ja uważam, że chciałabym po prostu przyjść i porozmawiać z moim wychowankiem, byłym tak, dwóch miesięcy, ale mimo wszystko. Ale rozumiem, że może być na przykład, jeśli będę mieć jakieś problemy z tym, to mogę mieć później jakiś problem, tak? Chcemy się na to rzucić, dobrze. Na przywództwo, na dwa. Jedną fioletową kostkę tylko. Pewien. Trudność jeden. A, jeden, okej, okay, dobra. I rozumiem, że to wszystko, co wrzucam. Ja mam po prostu dwa i dwa. Widzicie, taka starsza kobieta, ona teraz wypełnia krzyżówki. No to jest po prostu sukces. Tak. Jeden z sukces. Nic więcej jeszcze się zniosła. No to ona ci... Ty coś mówisz do niej właśnie, żebyś chciała i tak dalej. Chyba tylko... No w porządku. Proszę sobie tam wejść, to jest pokój... pokój 27 i wraca do krzyżówek. No sobie, skoro nie zwraca uwagi na to, że jestem w towarzystwie, no to tak. Idziemy. Ja specjalnie też tak stanąłem właśnie gdzieś w jakimś półcieniu, żeby właśnie nie bardzo się rzucać w oczy, bo... To właśnie o to nie też, trzeba. Ten rzut był też trochę za to, nie zwróciła. Jasne. Wraca do krzyżówek. Mhm. Tak samo idzie do pociąga z mocnej kawy, z tego takiego czarnego, ciemnego kubka z łóżkiem szklanego. A wy wchodzicie... Czy trochę rozglądam po tym miejscu, nie? Czy to jest takie miejsce, w którym są dzieciaki z problemami, na które się nie zwraca uwagi, czy raczej takie miejsce, które wygląda na zadbane i w którym ktoś to zmiera? Jest pierwsza opcja. Aha. Bo to są dzieciaki z sierocińca, no to one mają różne problemy. Tutaj taki sierociniec to jest, z którego trafiają ze wszelkich powodów. Mhm. Więc tu są... tu mogły być dzieci z dobrych domów, gdzie był wypadek, na przykład nie miały z kim zostać. Albo tu są dzieci zabrane przez opiekę społeczną z domu, skąd trzeba było je zabrać. Więc i to jest tutaj wymieszane i instytucja wydaje się, to ty też wiesz w dużej mierze, że ona jest niestety taka trochę, żeby do 18 roku życia te dzieci tu były i przeżyły i nie zaćpały się i nie rozpiły jeszcze do tego momentu, kiedy instytucja jest za nie odpowiedzialna. Mm-hmm. I wtedy w papierach się wszystko zgadza. To jest model prowadzenia tego sierocińca. I tu pracownicy nie pracują długo, więc jest taka rotacja. No. Mhm. To jest takie miejsce, gdzie dzieci nie chcą być, ludzie nie chcą tu pracować. Rozumiem, że to jest to kolejna cegiełka do mojego rozczarowania systemem edukacji i poczucia bez siły wzrastającego po wszystkich latach pracy. Jest. Między innymi. I jest pokój, pukacie. Michasiu, czy możemy ci przeszkodzić? On otwiera tam dwóch opaków w środku, otwiera jeden, no może otwiera właśnie Michał. Michaś ma też 15 lat, to jest rówieśnik. Tak, tak. Jest to Michaś. Przepraszam, jedna rzecz. Wydaje mi się, że jeżeli ma 15 lat, to on jest właśnie w pierwszej klasie średniej, więc dla mie byłby to nowy uczeń albo już nie uczeń. Mhm. No nie?
Więc okay. Może oni mają już po 16 lat i są w ogólniaku, mm-hmm. albo może ja uczę ich w podstawówce i w ogólniaku, dlatego ich znam. Dobra, bo nawet w Małym Mieście podstawówka i ogólniak nie byłyby w jednym, w ramach jednej instytucji. Nie, mogły cię. Mogłyby. No, tak będzie. Być. Tak, bo to jest tak, natomiast też te szkoły są, próbują robić wszystko. Nawet jeśli kadra nie była do końca kompetentna, to jest takie poczucie, że jeśli tu także nie będzie liceum, to na pewno zaraz ministerstwo scali te szkoły w jedną i... Czyli oni są w pierwszej klasie liceum. Tak, tak będzie. Tak, czyli teraz zaczęli, no bo teraz jesień, czyli zaczęli pierwszą klasę liceum. No, czyli jak byli, czyli ja byłam ich wychowawczynią tak naprawdę w podstawówce. Tak, bo teraz... Czyli znam ich od małego, czyli... Czyli Michaś. Czyli no ja, no Michaś tak czy inaczej. Przysa... I Kamilek. I Kamilku. On zniesmaczony trochę tym, jak go nazwałaś, ale też ten... no nie wypomni ci tego, bo to jest... Bierze to na klatę po prostu. Jakiś blondyn, smukły, żelasty taki, ale dość umięśniony. Patrzę na ciebie trochę zdziwiony i też na... Michasiu, chcieliśmy z tobą porozmawiać. Ale jeśli to nie przeszkadza. Ale o co chodzi? O Tomka. Chodzi o Tomka. Aha, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Rozumiem. Nie chcę sugerować, że masz. Chcę ci po prostu zadać kilka pytań. Jeśli... Na to pozwolisz tutaj mój współpracownik. Jakby to jest zupełnie inne spojrzenie. Nie? Ja jej pozwalam na razie to robić na miękko, ale on jak patrzy na mnie, to ja już się nie uśmiecham tak jak wcześniej. To są te oczy, są jakby te powieki lekko opadają na te oczy. To jest takie spojrzenie trochę spod ełba. Pan jest z policji, tak? Chciałem ci zadać parę pytań. Rozgląda się. Ten jego... Michasiu, ja wiem, że to dla ciebie jest bardzo trudny moment. Jego trudny chłopak wychodzi z tego pomieszczenia. Oj, to był bardzo dobre. Co, jakby zamykam drzwi, nie chcemy, żeby nam ktokolwiek przeszkadzał. Siadam sobie na jednym łóżku, robię miejsce na drugim, mówię, siadaj. Ja chciałam bardziej jego zrobić, ale jak on tak robi, to stwierdzam, no ok, może tak należy, nie? Jeśli Michaś nie wygląda na bardzo jakby zestresowanego sytuacją, to... Dobra, to nie, jest... nie reaguje, nie? Okej, okay, to jest tapczan, na którym jest, który jest przykryty kocem. Wszystko jest... ma być ułożone. W pokoju panuje generalny porządek. Siada. Niepewnie. Czyli ty siadasz. Tak, ja siadam i chcę, żeby... Nie, naprzeciwko, na drugim, bo zakładam, że są dwa takie. Tapczany, dokładnie. Tak. Jest jakieś krzesło. Ja bym wolała się zdystansować od tej sytuacji. Ja sobie przysiadam na krześle obok. Na początku chciałem, żebyśmy ustalili jedną sprawę. Aha. Mnie interesuje tylko i wyłącznie znalezienie tego, kto zabił Tomasza. Aha. I nie mam czasu ani ochoty na ganianie gówniarzy za jakieś mikroprzestępstwa. Okej. Okay. Ale jedna z rzeczy, które mnie bardzo denerwują, to jest jak ktoś mnie okłamuje i ja potem czegoś bardzo ważnego w śledztwie nie wiem. Więc teraz ja ciebie zapytam, co wyście ćpali, a ty mi powiesz i nie będziesz miał z tego powodu żadnych problemów. Rzuć nie do straszenia. Chyba, że to negocjacja. To jest przymuszanie tak zwane. Przymuszanie. Przymuszanie. Z jednej strony cieszę się, że mnie tam nie ma, a z drugiej wcale nie. Dwie kości trudności. Dwie kości trudności. Bo młodzieńczy bunt może pójść w młodzieńczy bunt. Może się pojawić, a może się... No to, mój drogi, młodzieńczy bunt został przytłumiony trzema sukcesami bez żadnych jakby dodatkowych efektów. Dobra. Ty chyba sprawiasz wrażenie człowieka, który też szybko pierwszego może pierdolnąć. Tak. To nie jest obawa, która przychodzi racjonalnie przez mózg, ale to jest to poczucie, że nie należy cię niepokoić. I on chyba w tę stronę poszedł i czujesz. On może chce powiedzieć ci wszystko, co chcesz wiedzieć, żebyś możliwie szybko poszedł. To, dobrze. To jest jego nadzieja, którą prawie wyczuwasz na jego skórze, tak jak pot, który tam się trochę gromadzi. Jest zestresowany. Jest bardzo zestresowany. No dobrze, jasne, ale to co mam powiedzieć? Czy żeśmy ćpali, czy to... No tak, no. Nie, ale nic poważnego, no tylko z kolegami, no czasem sobie zapalimy skręta trochę. No a tam, na tej Melinie? Której Melinie? Ja podaję adres, nie? Aha.
No nie wiem, no wszystko. W sensie, żeśmy... Ale nie, no poza ziołem tam nic nie było. Dobra. To alkohol głównie. Nie, no myśmy pili. Poza Tomkiem, to kto tam jeszcze chodził? Poza tobą i Tomkiem. No pół szkoły chyba. Wszyscy... Nie no, chłopacy głównie. Są starsze klasy. Pani dyrektor. Ja prostuję się na tym krześle. Trochę... Trochę nie po to tu jesteśmy, więc nie komentuję. Wszyscy z liceum, no duża część gimnazjum, chłopacy, no nie wszyscy z klas, to też, no z mięczekami, żeby się nie zadawali w większości, jak ktoś tam, no nie, jak ktoś tam był miękki i nie dało się z nim pogadać specjalnie, to no to raczej byśmy z takimi nie trzymali, także oni tam też przestawali chodzić szybko. Ja chcę wyjąć te papiery, jakby spojrzeć sobie na ten nóż, nie? On jest albo opisany, albo jest zdjęcie, nie? Chcę zobaczyć, czy to jest taki nóż kuchenny, który mógł tam być, czy to jest jakiś nóż w stylu nie. Motylek albo sprężynowy? To nie jest motylek, ale to jest taki nóż, jakiś takich z tańszych noży. On jest za tani, żeby pełnić jakąś funkcję bardzo konkretnie. Taki motylek, jak można kupić na dworcu w Warszawie. Tak, coś w tym stylu. To kto tam był taki cwaniak, że chodził z nożem? Chyba nie kilku chłopaków miało noże. No, ale... to ci tych kilku chłopaków ma imiona i pewnie ale nazwiska. Tak, to może być zdjęcie tego. Czy Tomek miał nóż? Swój własny, czy nosił? A tak patrzy. No i to jest ten nóż. To jest nóż Tomka. No, Tomek chodził z nożem. On go... Nie wiem kiedy, ale go kupił jakoś chyba z półtorej roku temu. A może wcześniej, to może wakacje gdzieś go dostał. Nie wiem, miał go. Nie chodził chyba z nim na co dzień, tak mi się wydaje. W domu raczej go trzymał. Michaś, powiedz mi. Ja się trochę przesuwam z tym krzesłem, tak się przysiadam. Ale tak na spokojnie. Ściśnięty z jednej strony przez Kasia, z drugiej strony przez mu, albo coś się źle skończy. Ja wiem, że jesteś... Jest to dla ciebie bardzo trudna sytuacja. Jakbyś potrzebował jakiejś pomocy, porozmawiać, to zawsze możesz do mnie zadzwonić. Masz mój numer, prawda? To nie jest trudna sytuacja. Ale... Jakoś... Jeżeli ja tak kiwam głową, jakbym rozumiem, nie chcesz się przyznać, ale... Ale my potrzebujemy wiedzieć, czy Tomek miał jakieś problemy ostatnio. Czy czegoś się zwierzał, coś go martwiło, coś zachowywał się dziwnie, tak mi możesz powiedzieć. To będzie oddzielne. Na co? Bo zastraszenie tego. Nie, to nie jest na zastraszenie. Urok osobisty. To nie najlepiej. Ale osobisty. Są dwie kości, ale myślę, że. Czy tam niby nie było utrudnienia, ale sytuacja no dobrze, wynika, no to w takim razie mam tylko to, ale czy to są trudne? Jedna fioletowa i jedna czerwona. Bo jednocześnie próbujecie dobrze, zastraszyć. Dobrze, to i... mi naprawdę zależy na tym, żeby to powiedzieć i ja ci oddaję jednego story pointa po to, żeby dobrze. Sobie upgrade'ować. Bo uważam, że powinien mi zaufać jako swoje wychowawczynie. Czy on tak uważa, czy nie, to ja tak uważam i to mi daje więcej pewności siebie. Ja mam jedną myśl mechaniczną. Czy zmiana tonu z nieprzyjemnego na przyjemny osoby, którą zna, nie zasługuje na niebieską kość? Tak, bo to trochę wychodzi, bad cup, good cup, nie? Okay. I jeszcze na dodatek... I wiadomo, że jest to sprawdzona technika. Spoko, bo problem jest o tyle taki, że robicie to naraz i bardzo szybko i obok siebie. Więc nie ma chociażby tego elementu, że ty wychodzisz i ty przychodzisz i... Słuchaj, powiedz mi... Ale z drugiej strony, no mimo wszystko mamy jakąś osobistą relację, nie? Zgadza się, dlatego spoko, zgadzam się, niebieska kostka. Dobra. Brzmi spoko. Haha, triumf! Ale one się nie znoszą, więc mam jedno i drugie. Udało się. Jeden z tych dobrych dżyny sobie udało się. Tak, to wreszcie trafiliśmy coś ciekawego. Teraz jest tak, jest i mamy triumf i disper. Tak, sukces, triumf i rozpacz. Wszystko naraz. Proszę. Jeszcze mogę uciekać przewagę albo zagrożenie do kopii. Nie ma, skasowały się. Nie ma, bo się skasowały, jest równo. Tak. Sukces, triumf i rozpacz. Czyli tak, sukces, czyli ci powie. Tak. Triumf, czyli jeszcze do tego jakiś bardzo dobry wynik dla nas, czegoś się dowiemy nadmiarowo, tak, nie wiem, powie nie o kimś ważnym. Mam pomysł na rozpacz, czyli to już powiem, że to rozmowa się skończy po prostu. Bo on się na przykład ma szansę tak rozkleić, że już w ogóle się z nim nie da pogadać. Coś w tym stylu, tak. No to jest sensowne. Jest zestresowany i ty nagle uderzyłaś w miękką nutę, nie? I on się tam... Ale w takim razie nie dość, że powinien nam powiedzieć, kto, jakby jak rzeczywiście było z ostatnio z Tomkiem, no to jeszcze
ten triumf byłoby fajnie, gdyby na przykład padło jakieś nazwisko, jakaś ksywa, coś, co nam daje punkt zaczepienia na dalszą drogę, nie? Coś takiego, czego on wie, że nie powinien powiedzieć, ale mu się wymskło. Albo uznał, że jednak to jest czas, nie? Widać w pokoju. Albo rzeczywiście, albo coś znajdujemy. Nie, ale on przede wszystkim, dobra. Nie, ale jakaś ten triumf, mi się wydaje, że taka droga tak, dalej byłaby coś fajna, dawać, tak, nie? Coś takiego dawać. Dobra, ty ten triumf, myślę, to go zrobię po prostu, że on powie wam dużo. Więc... jest o chwilę, siedzi zestresowany, czuć, że jest tak go... Z jednej strony właśnie jest jakiś zmierzwiony z tym Michasiem, ale jest, czuje się niekomfortowo i w nim jakaś agresja narasta. To jest gość, który gdzieś dość szybko ma, potrafi się być agresywny. To jest pewnie ten z tych wśród młodych, który potrafi przywalić szybciej niż później. Chociaż nie jest super postawny. W każdym razie, czego trochę, żeby ci powiedział, tak? Ja nie wiem, dobrze? Ja nie wiem, bo Tomek, ja z Tomkiem nie gadałem przez całe wakacje, jeszcze wcześniej, od 3 miesięcy się do mnie przestał odzywać, więc nie wiem i zostawcie mnie w spokoju, tak? I w ogóle ja jestem... Tomek się z nikim nie zadawał, z nikim nie gadał i w ogóle nie chodził do tej, nie chodził z nami pić, nie się tam nie pojawiał, już w ogóle nie wiem od kiedy. Więc jeśli w ogóle moim zdaniem, to on się sam zabił. I w ogóle nie pytajcie mnie o to, bo to już... Bo on się zabił i tak jak moja matka się zabiła. Więc... Po prostu już zostawcie mnie w spokoju z tym wszystkim. Dobrze? Nic więcej nie wiem, tak? Gadałem z Tomkiem, kiedy go jeszcze znałem, ale on się zmienił. Nie gadał ze mną i tyle, i chuj, już go nie znam. I po nim widać, że on jakby jest taki już... Tak, już jest... Byłby gotów się bić może, gdybyś go sprowokował. Aha. Nawet gdyby wiedział, że przegra, ale już chciałby to po prostu rozładować emocje. Przepraszam, Michał, nie chcieliśmy cię tak zdenerwować, to może... Myślę, że ta rozpacz to też może wejść jakiś wychowawca, który ma jakąś sprawę do niego i nagle sytuacja pęka po prostu. To może zaraz, to się tak... No dobrze, że to się skończy. Ale już zaraz, przecież skomentował jakoś, nie? Czy... Dobrze. Wszyscy tak zawsze mówią, że nie chcą. No to jest... Jedyne, co mówicie, jako dorośli. Czy ja coś wiem na temat okoliczności śmierci jego mamy? Oczywiście. Możesz wiedzieć to już, jak zamykacie drzwi. No bo pewnie jako wychowawczyni, no to powinnam wiedzieć, jak wygląda jego sytuacja rodzinna, a jeśli jego sytuacja rodzinna wygląda tak, a nie inaczej, no to... Mhm. Ja na pewno bym ten pokój obejrzał tam i wchodząc, bo jakby taki mam nawyk, natomiast jeżeli tam nie ma nic ciekawego, to... Ja nie po okazji, ale nie wydawało się, żeby tam było coś jakoś szczególnie ciekawego. Jego matka, tak, więc on ma 15 lat, jego matka zabiła się chyba coś koło 9 lat temu. Samotna matka miała 2 synów. On jest młodszy, obu z innych ojców, ale nie miała męża, stałego partnera, nikogo takiego i już pierwszego chyba zniosła nie najlepiej to wychowywanie samotnie dziecka, bo ta rodzina też nie była jakaś, nie miała super dużo wsparcia od rodziny, więc to tak było ciężko. Potem zaszła w ciążę jeszcze raz i uprzedł różne plotki były, że na przykład żynie zaszła w ciążę po raz trzeci i stwierdziła, że koniec. Także jakaś to taka to historia. I także tak 9 lat temu, więc on się w miarę wczesnym wieku trafił do sierocińca i tutaj tutaj żył, tutaj się wychowywał i tutaj się, no. A czy jest coś jeszcze, co może łączyć te... Chodzi mi o to, że on to powiedział, że Tomasz tak samo jak moja mama i więc tak naprawdę moje pytanie to jest, czy jakieś jeszcze okoliczności są podobne, czy na przykład to było, nie wiem, czy ona też zginęła od uderzenia nożem, które sama sobie zadała, czy było to na przykład w jakimś, wiesz, że no była to świadoma decyzja, wiesz. Musiałbyś znaleźć papiery na to, bo gdzieś będą pewnie. I może nawet w szkole możecie mieć jakąś kopię akt z policji, także nawet... Okej, no to w takim razie, jeśli ja tego nie wiem jako wychowawczyni, jakby gdzieś tam nie była to, nie wiem, bardzo głośna sprawa, o której wszyscy słyszeli, no bo w takim małym miasteczku, to raczej takie szczegóły są
jeśli gdzieś wyjdą, to są przez wszystkich powtarzane, nie? Jasne. Ale, tak, ale jeśli nie wyszły, no to w takim razie chciałabym się spróbować dowiedzieć, nie? Bo jeśli, jeśli to była wiedza powszechna, to na pewno pamiętam. Tak mi się wydaje, nie? Nie, słusznie, słusznie. Dobra, wiedza, to okej. Wiedza powszechna, ona się napiła chemikaliów. Jakieś środki, takie czyszczące. Czyli sposób nie był podobny, tylko po prostu sam fakt. Tak, samobójstwo. I tam on może, że to było samobójstwo. Teraz z nią tam nie wiadomo, czy nie miała wcześniej prób, to się zdarza, że miała próby, hospitalizacja, wracała i w końcu się udało. A może nie, może to plotki, no, może to była pierwsza próba. Ale nie, ten nie ma podobieństw. Nie wydaje się, żeby podobieństwa jako takie. Że też nóż, też to stromo. No nie, 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 nie. Nauczyciel, pan Aleksander. Kamienice. Szykujesz teren, tak? Rozglądam się wokół. Ja znam dosyć dobrze miasto, okolice, więc jakieś skojarzenia. Może mieszka ktoś niedaleko, kto mógłby, nie wiem, być skłonny do ataku. Kurczę, no w tej dzielnicy starsi ludzie i teraz tak, oni, no dużo tych starszych lokatorów narzeka na to, że mieszkają w tych mieszkaniach. Te mieszkania są zaniedbywane w dużej mierze, bo tam też te przychody nie są duże z tych emerytów, w dużej mierze są emeryci, renciści prawie wszyscy, więc przychody nie są duże, więc ci właściciele tego nie chcą utrzymywać, bo trochę nie warto, nie ma komu tego wynająć. No jeszcze przychodzą dzieciaki i piją i hałasują po nocach. No ale zgłaszają to, no jak dzwonią na policję, policja przyjedzie i ich przepędzi. No i to samo następnego dnia i następnego, więc oni żyją w takiej... Jest niechęć, jest taka, wiesz, ach, ta młodzież i tak dalej. Niektórzy są pogodzeni, ale nikt nie wydaje się bardzo agresywny, ani nic takiego. No teraz tak, czy jakiś... Nie, bo raczej pytałem na razie o wizual, czy coś tak wizualnie. Jak nic, to po prostu nie ma co. Nic, nie? Tak. To wtedy chcę zagadnąć do osoby, nie wiem, czy to pan, czy pani, która patrzy przez okno. Mhm. Tak, ma taką, wiesz, poduszeczkę pod łokciem, tak. To znaczy, że robi to często. Tak. Kilka się takich znalazło. O, ale jest jedno na pewno. To co, Rudze, pokaż. Nie. Czy... Dzień dobry. Aha. Dzień dobry. Ja, Olek Gamrat, uczę biologii w szkole, w zespole szkół. Kto? Olek Gamrat, od Gamratów, z willi Jaskółka. Ja jestem nauczycielem. A dobrze, a o co chodzi? Nie wiem, czy pani słyszała, co się stało wczoraj. A słyszałam, widziałam, jak policja przyjeżdżała rano. To bardzo smutne, to był mój uczeń. To był mój uczeń i pomyślałem, że... Spytam, czy może widziała pani tu kogoś dziwnego, kto nie przychodził często? Czy był hałas przedwczoraj wieczorem i w nocy? Ten młody chłopak, co się zabił, tak? To on... Czemu tak pani myśli? Nie, aha, dobra. Nie było tego. Tak, to o niego chodzi. Już. A nie, on sobie nawet mowa, dobra. Bo ja go tutaj widziałam. On tutaj chodził przez ostatni tydzień. Widziałem go, jak chodził. Codziennie? No prawie. A sam czy z kimś? Sam. Sam widziałem, że tu chodził, tu tego, po tej okolicy. I widziałem go wieczorami, jak tam w tamtej kamienicy, jak pili i hałasowali, to ja widziałem, jak on tu siedział i obserwował. A to w ostatnim tygodniu on tak siedział. I jak oni wychodzili, już przestali pić, to on wtedy przychodził? Nie, on odchodził wtedy. On tutaj siedział i chyba patrzył. I słuchał. Podsłuchiwał ich prawdopodobnie. A stąd by słyszał, co tam jakaś dziewczyna chodziła, co mu się podobało. No, wiadomo, możliwe. Młodzi to... Jak się młody złamie serce, to oni czasem potrafią do drastyczne rzeczy robić. A skąd on patrzył? No z tego przejścia tutaj, o stamtąd, to gdzieś pokazuje, jest jakieś przejście na podwórze tych kamienic. Tam stawał zazwyczaj, widziałem, jak chodził. Nie wiem, gdzie dokładnie, bo ja się tutaj z okna nie widzę. No jasne, jasne. A hałasowali przedwczoraj wieczorem? Albo też chodził gdzieś tam z różnych stron, mi się wydaje, że tak. No czasem tu, ale tak chodził z tyłu, tam z podwórza. To trochę dziwne. Tak no. Się czaił się. No chyba tak, on to jakiś taki dziwny był. Ja wiedziałam, że to... Bo to spokojny chłopak, ale ja wiedziałam, że tam coś jest nie tak. Aha. A coś nosił ze sobą?
A nie wiem, nie widziałam. A ta dzisiejsza młodzież. I to wasza wina, to oni to chodzą do tych do szkół i teraz... Czego wy ich uczycie dzień dzisiaj? Ja uczę biologii, a młodzież zawsze jest taka sama. Za moich czasów to młodzi nie robili takich rzeczy. Nie było tego picia całego, tego palenia. Nie było, nie było. To były lepsze czasy, proszę pana. Jeszcze tylko jedno pytanie zadam, a potem pójdę uczyć. Czy była głośna jakaś libacja przedwczoraj w nocy? O, proszę pana, tu codziennie jakieś libacje, ale nie no, jakaś głośniejsza, no to co zawsze. To co zawsze ta młodzież dzisiaj, rozpieszczona przez rodziców, to całe wychowanie bezstresowe, proszę pana. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. A do widzenia. Chcę iść na to przejście, tam się rozejrzeć, ale przykuwa mnie to miejsce i będę próbował jeszcze raz wejść do tego mieszkania. Okej. Wejście do mieszkania nie będzie problemem tak w ogóle. Ono jest... Spodziewam się, że tylko byłem przesłuchiwany przez policję. więc jeśli jeszcze mogę, to czy jakieś wnioski, może rzut na to przejście, z którego on patrzał, czy nie patrzył, i mieszkanie. Możesz, ale to nie będzie... Nie ma tam nic, chociaż... A rzuć percepcję. Trudność 2. Percepcja 1 i ona jest związana ze sprytem 3. To w takim razie wezmę dwie zielone i jedną żółtą i trudność 2. I to jest sukces i dwie korzyści. Sukces i dwie korzyści. Dobre rzuty. Mam serię. Dobre rzuty z termosem. Makabryczne rzuty. Makabryczne rzuty jeszcze przed nami. Na tej sesji. Zobaczymy. Co to za gest na zasadzie? My umiemy dobrze rzucać. Nie, makabrycznie. Więc w kilku miejscach tutaj w okolicy, w tynku, są wydrapane jakieś rzeczy i to są rysunki głównie, to nie jest tekst. W kilku miejscach i najwyraźniej tam, bo zaczęło się od tego, że tam gdzie ci pokazało, że on stał. Wydrapane coś, co się wydrapuje czasem jak stoisz i masz za dużo czasu i już próbujesz się bawić wszystkim, masz tylko ścianę pod ręką. Są rysunki. Na pierwszy rzut oka to są takie rysunki, które nauczycielka zgłasza psychologowi albo rodzicom na zasadzie, że coś jest nie tak. Nie są mistyczne w żaden sposób, chyba raczej. W sensie nie ma tam, nie wiem, run magicznych, symboli, nic takiego, ale to są rysunki twarzy, niezbyt zgrabne, no wydrapane w ścianie. Rysunki twarzy w jakichś takich grymasach, grymy wykrzywione, jakieś nieszczęśliwe, czy wkurzone, czy coś takiego, albo powieszeni ludzie. Kilka takich bazgroły, ale w takiej tematyce. Nauczony tym, o czym wczoraj spytał Kamil, robię parę zdjęć tego czegoś i korzyść. Moja propozycja jest taka, nie wiem czy dotycząca tego miejsca, ale że włącza mi się tryb taki, że będę miał dodatkowe kości do obejrzenia tego, co jest w mieszkaniu. Okej, niech będzie. To jedna niebieska na... Za obie korzyści? Obie korzyści? Tak, mimo wszystko. Genesis ma chyba taki, mniej więcej taki przelicznik. Dobra, tak zrób. Tak, w tych takich przykładowych jest dwie kości za... Znaczy dwa dobra, tak, za korzyści, jakąś niebieską. Tak coś kojarzy intuicji, tak. Więc tak możemy zrobić. W szkole mieszkania tylko... Jeżeli tam nic... Albo zrobię tak, to po prostu za to korzyści powiem, że mieszkanie było przeszukane i... No tak, czego szukasz w tym mieszkaniu?
Co po tym, co znalazłem w przejściu, też na przykład rysunków. Okej. Okay. Więc tak, czegoś takiego tam nie ma. Tam są prędzej jakieś takie typowe, wiesz, HWDP, jakieś penisy, jakieś tak, litera tak. plus litera i serce. Tego typu rzeczy, czy jakieś tego typu. Dobra, tego typu. No to prawdę mówiąc szukam wszystkiego, w sensie wszystkie rzeczy, które są w tym mieszkaniu teraz już dotknę, otworzę, przejrzę i będę bardzo skrupulatny i wnikliwy. Więc jeśli tam jest cokolwiek, co mi się skojarzy z tym Tomkiem... Dobra, rzuć mi jakieś, co jest tropienie? Survival czy percepcja? Według mnie survival zdecydowanie, ale nie, bo ja mam survival ewidentnie leśny. Percepcję plus jednakość faktycznie, zróbmy to tak. Czujność? Ale na trudność 3. Nie, czujność jest pasywna. Ale okej, okay, dobra, masz rację. Na trudność 3. Dobra, ale z percepcją, tak? Mówisz. Z percepcja, tak, na trudność 3, na... I ta niebieska kość, czy jednak nie? I ta niebieska kość, tak. No dobra, i z tych trzech jedna będzie czerwona. Bo to jest... To za stary Dajsa. Tak, to za stary, takie rzeczy to za punkty historii. Tak. Czy MG musi płacić, żeby dawać challenge Dajsy? Tak, żeby tak, zmieniać. Możesz dodać fioletowe, tak. W sensie możesz zrobić pierwszą trudność. Możesz dodawać czarne za jakieś okoliczności, ale ustalasz okay. W trudność, ona jest fioletowa. No to dobra, to ja okay. Ci oddaję od razu i jedną zamieniam zieloną na żółtą. To rozumiem, że też jest. Tak, legitnie. Tak jest. Dobrze. Można sobie odbić. Bo naprawdę, Aleksander jest czujnym, skupionym i w końcu musi odnaleźć prawdę. I nie idzie mu za bardzo, chociaż nie idzie mu. Nie, no jest, to nie, się, nie ma sukcesów. To się dziabie. Tak. Jest, tu jest sukces. A, to jest jeden sukces. Są, jest pięć to korzyści, się... ale trzy niekorzyści, więc czyli są dwie korzyści. Dwie korzyści. No, nie, to co? Sukces i dwie korzyści. Aha, chwila, bo to się... To się znosi. Minus 4 plus 6, tak? Czyli sukces tak. I dwie korzyści. Wszystkie zagrożenia sobie zostały zjedzone, nie? Jak długo jesteś w tym pomieszczeniu? Ono niestety jest trochę teraz zadeptane. Czy może na szczęście, jako że policja jest w miarę leniwa i tu przyszli i nie chodzili dużo, to nie jest za bardzo zadeptane, ale w tym kurzu da się trochę śladów porozpoznawać. Mhm. To jest ledwo, ale jesteś, masz wrażenie, że Tomek, bo widać mniej więcej jakieś ślady zostawił, jak tu przyszedł i jeszcze może pamiętasz jego podeszwę ze wczoraj, jakieś takie, wiesz, wszystko się połączyło. On tu faktycznie nie był wcześniej w ogóle, w sensie prawie na pewno przyszedł tu, był tu tylko, no musiał być w nocy, w nocy z czwartku na piątek, a wcześniej miesiące. Prawdopodobnie, bo nie widzisz nigdzie śladu jego bytności. I jesteś tego w zasadzie pewien. Dobra. Więc to jest to. Przewagi. Nie mam pomysłu, prawdę mówiąc. Ja też nie, więc nie mam nawet czego wyleczyć, więc... Dobrze, to ja fotografuję to miejsce, wszystkie zdjęcia wysyłam do, w ogóle do Kamili i do pani Hanny. Dzieją się rzeczy. To co, możecie spotkać się razem, bo chyba... To myślę, że to jest moment, jak dostaję te zdjęcia, że pewnie zadzwonię do... To może jakaś tego... knajpa, jakiś lunch na przykład. Ja rzucam nazwę jakiejś knajpy, której już pewnie nie ma od 5 lat. Ale to proponujesz jakieś inne, a ty proponujesz jakieś inne, gdzie można zjeść lunch. Smażoną rybą. A ja bym poszedł do rodziców Tomka. No bo to chcemy zrobić tak naprawdę, właśnie ustalaliśmy. To smażona ryba na razie. No, ale czy jesteśmy w stanie ustalić, że podzieliliśmy się już wszystkimi informacjami i idziemy do rodziców Tomka? No to może właśnie tak, zróbmy tak, i że jest ta... Smażona ryba? Dobra. To może twoje siostry zjemy. Bo to nie jest aż tak blisko. Nie? Nie, wiesz, jeszcze nie rozmawiałem. Muszę się... Siadacie, to jest taka... To jest lokal, gdzie na stole są takie biało-czerwone ceraty w kratę i one się kleją. I teraz nie wiecie, czy to dlatego, że ta cerata tak się powinna kleić, czy dlatego, że są rzadziej przecierane niż powinny. Więc nie trzymacie łokci na stole. Po prostu zazwyczaj w tym miejscu. No i jest seria takich stolików, kafelki koloru brązowo-szarego na podłodze, białe ściany, firanki takie zwykłe, białe, zasłaniające, zero dekoracji.
z redekoracji. Jest jedna osoba tam pracuje, czy może gdzieś jedna się kręci przy ladzie, także czasem trzeba zadzwonić po nią, żeby wyszła, bo tu nie ma ruchu prawie w ogóle. Ja w drodze tam dzwonię do Justyny, mówiąc, że... Tak, więc już czekacie na jedzenie. Usprawiedliwiając się przed żoną, dlaczego mnie nie ma i jestem szczery. Mówię, co się dzieje. I ja to jak siedzimy i czekamy, tak jak dla mnie, ja nie chcę być niedelikatny, żona to przyjęła tak bez emocji, w sensie na spoko. No tak, ona tak przyjmuje. Jak dla mnie to wygląda, że chłopak strzelił, znaczy w sensie popełnił samobójstwo. Rzeczywiście. Bardzo hardkorowo, bo kurczę, wbić sobie nóż w szyję to nie jest prosta sprawa, ale nóż był jego, dziwnie się zachowywał, nie było z nim kontaktu. I teraz, jak chcecie grzebać w tym dlaczego, jest szansa, że dlatego, że był nastolatkiem i sobie nie radził z życiem. Ale jak chcecie grzebać, to możemy jeszcze pogrzebać, ja tu i tak będę jeszcze siedział, a dużo do roboty nie mam. To właściwie racja. Jeśli by to było samobójstwo, to może nie ma co tego rozgrzebywać. No bo to, co mówisz w połączeniu z tymi rysunkami w tym korytarzu, jeżeli są to jego, no to jest w jakiejś rozpaczy, w jakimś przeżywaniu czegoś. Podgląda ich, podsłuchuje, tak jakby czekał na moment, kiedy tam będzie pusto. No może był, bo może nie wiem. Dlaczego? Może oni się spotkali z jakąś laską, jakaś zawróciła mu w głowie, on nie był w stanie jej tego powiedzieć, albo mu coś powiedziała, mu się zrobiło bardzo przykro, no wiadomo jak bywa. To był cichy, to może był wrażliwy bardzo, nie wiem. Nie, ja tego nie mogę tak zostawić, po prostu. Ketchup do fryteczek może być? Tak, tam podają właśnie smażoną rybę fryteczkę. Dlaczego? Pani dyrektor. W sensie, nie może pani pozwolić, żeby ktoś z pani szkoły popełnił samobójstwo, a pani nie wie dlaczego? To był mój wychowanek, ja nawet nie zauważyłam, że ma takie problemy. Jego rodzice nie zauważyli, że ma takie problemy. Nie wiadomo, czy nie zauważyli. Ale pani obowiązkiem nie było, nie jest jakby wiedzieć to po śmierci. Nie jest? No nie. Moim obowiązkiem nie jest wiedzieć takich rzeczy w trakcie... Pani Hanno, ja mówię to tylko po to, żeby trochę ewentualnie uspokoić. Jeżeli pani ma jakieś poczucie winy, to nie jest dobrze usytuowane. Panie Olku, a nie uważa pan, że powinnam mieć poczucie winy? Za dużo tłuszczu. Że co? Że nie powinnam mieć poczucia winy? Nie, to był tłuszcz. Pan nie ma poczucia winy? Wymieniany. Pan też go uczył. Nic pan nie zauważył? Jaki był cichy? Poczucie winy w związku z tym, że niczego nie zauważyliśmy, oczywiście może być, ale zrozumienie, dlaczego on to zrobił, nie rozwiąże niczego. A żeby się dowiedzieć, musimy na przykład pójść do jego rodziców i rozmawiać z nimi o tym. Myślę, że powinniśmy to zrobić. A ja wolałbym pójść tam w intencji sprawdzenia, czy potrzebują czegoś. Na przykład po porozmawianie. I w takiej sytuacji, wybacz Kamil, nie wiem dlaczego miałbyś tam być. Też nie wiem, szczerze mówiąc. Rozmowy z członkami rodzin osób, które niedawno odeszły, nie należą do rzeczy, którym lubię się oddawać. Więc... A i tak myślę, że więcej byście się dowiedzieli wy, niż ja, będąc kimś obcym i zadając niewygodne pytania. Więc pani Hanio... Poszedłbym tam, może pójdźmy tam razem, jeśli pani ma ochotę, ale żeby sprawdzić, jak oni to przyjmują. Czyli to kolejna sprawa, w której po prostu nic się nie da zrobić. Jeżeli to samobójstwo, to nie da się nic zrobić. Jeżeli powód mógłby też dotyczyć kogoś innego, to moglibyśmy spróbować tego kogoś wyprzedzić w takim czynie. Ale to, co mówisz ty, Kamil, to nie jest też pewne, że to na pewno samobójstwo. No nie. Po prostu wszystkie nasze poszlaki na to wskazują. Skąd w pani taki głód? To poczucie winy panią gna? Uważam, że nie zajmujemy się nimi tak, jak powinniśmy. Naprawdę pani sobie jest w stanie zarzucić cokolwiek w pracy dydaktycznej? Sobie, panu. Pani Krysi, panu Stefanowi. Wszystkim nam. Uważam, że wszyscy trochę zapomnieliśmy po co.
Nauczyciel, pedagog ma bardzo dużo obowiązków, ale do pewnego momentu... I większość momentu... z nich jest bez sensu. Ale proszę to powiedzieć na głos. I większość z tych obowiązków, które od ale pana... Nie jest o tym rozmowa. Chodzi o to, że dzieciaki może... są ludźmi. I nie da się przewidzieć no wszystkiego. No właśnie. Nie, ale naszym obowiązkiem nie jest przewidzieć wszystkiego. Naszym obowiązkiem jest traktować ich jak ludzi i starać się ich zrozumieć. Wiedzieć, że mają problemy. Próbować im... I w tym departamencie pani ma sobie coś do zarzucenia, albo mi? Mam. Pani... Uważam, że żadne z nas nie dowiedziało się na wystarczająco szybko. Wie pan, jaka jest skala samobójstw wśród młodzieży? To są zatrważające statystyki, jeśli to było samobójstwo. Ja nie chcę uciec od tego poczucia winy. Ale... Uważam, pani Haniu, że w pani może się kotłować znacznie więcej i te rzeczy się miksują i... Ja może po prostu uważam, że gdyby to było morderstwo, to mielibyśmy winnego, którego można ukarać i w jakiś sposób odzyskać poczucie sprawiedliwości. A jeśli to jest samobójstwo, to znaczy, że winni jesteśmy wszyscy my. My wszyscy. Ja nie chcę się wtrącać, bo ja rozumiem, że wy macie większe doświadczenie, ale weźcie to od kogoś, kto też ma doświadczenie, tylko trochę innego rodzaju. Ja wiem, że pani chciała bardzo dobrze i udało się mnie ustawić tak, żebym wystartował z tej szkoły najlepiej, jak się dało. Ale uwierzcie mi, jak ktoś chce sobie spierdolić życie, to sobie poradzi, czy będziecie się to wtrącać, czy nie. To chyba to chciałem powiedzieć, tylko nie umiem w taki sposób. Muszę zadzwonić. I całkiem niezła jest ta rybka. To się przydaje jeść naraz na jakiś czas, bo to potem człowiek jest bardziej zmęczony. Nie? Pani Haniu, chce pani pójść do rodziców Tomka? Ja to zrobię, więc choćby teraz. Tak myślę, że powinniśmy pójść do jego rodziców. Kamil, możesz chwilkę jeszcze? Jasne. Bo my pójdziemy do tych rodziców. Czy ty chcesz, żebyśmy zadali jakieś pytanie? Czy... W takim wieku rodzice raczej dużo nie będą wiedzieli. Jeżeli będą podejrzewali, że mógł popełnić samobójstwo, nie wiem, czy wam to powiedzą. Raczej będą... Czy miał problemy, się, depresję, tabletki? Przerywam ci. I patrzę się na ciebie trochę z takim poczuciem... tak jakbym się spodziewała, że ty to zganisz, ale i tak zamierzam to zrobić. A czy nie mógłbyś jednak pojechać z nami, Kamilku? I być panem detektywem? Bo wtedy mogliby nam pozwolić wejść do jego pokoju. I no... To jest prywatny detektyw. Wiem, ale oni nie muszą tego wiedzieć. Pani Hanno, co się z panią dzieje? Pani chce ten legitym... To są osoby, ale dwie osoby, które straciły swojego syna. Ale wtedy moglibyśmy wejść do jego pokoju i dowiedzieć się, co się stało. Wejdziemy do jego pokoju, jeżeli spytamy, czy możemy wejść do jego I pokoju. I pozwolą nam przeszukać jego prywatne rzeczy, na pewno nam nie pozwolą. Ja bym nie pozwoliła. Czy pani jest gotowa skłamać dwójce ludzi, którzy stracili swojego syna, pani ucznia, żeby wejść do pokoju? Pani Hanno, niech pani się opanuje. No jakby widzisz w pełni w jej postawie, że jakby jest absolutnie gotowa to zrobić. Tak po prostu pomyślałam, że to mogłoby nam dać jakieś... Ja jakby podnoszę palec, jakby na coś wpadł, jakby wybieram numer na miejscową komendę. No kurwa, serio? Halo? Komenda policji. Czy to jest głos tego typa, z tym rozmawiałem wcześniej? Nie. Teraz ktoś inny. Ale ja wyłapałem, jak tamten się nazywał. Gdzieś podejrzewam, nie wiem, miał na biurku coś napisane. Więc proszę go do telefonu. Z panem Bogusiem chciałem porozmawiać. Proszę powiedzieć, że Spojeń dzwoniłam. Mam jeszcze pytania do tej sprawy, co wcześniej. Rzuć na...
oszusterstwo? Tak, czy jak to się nie... Na co? Na oszustwo. Oszustwo. Uważam, oszustwo. Że należy mu się dodatkowa kostka. To jest ta przewaga, której ostatnio nie wykorzystaliśmy. Tak, że na wspólne zespół po prostu ładnie jedzie. Tak, to naprawdę brzmi przekonująco. Nie. Zwykłe oszustwo. Dobrze, zwykłe oszustwo i co? Ile jaka trudność? Dwa? Dwa, dobrze. Czekaj. Komisariat było 3, niech będzie 3. To jest jakby nowa... Spoko. Podróbka tego samego. Zastanawiam się... To jest tak ogólnie, czy ci uwierzą na całość. Jasne, jasne. Czy za taką kwestię... Nie mogę użyć. Czy za jakąś kwestię powtórzenia tej sprawy, jakby ja tego, że to jest ten... Tu niebieską... Neguje nawzajem, okay, w sensie dobra. Spoko, że robisz to, znaczy znowu, więc może się uda, natomiast z drugiej strony o niej wiesz... Już wątpliwości tak są zasiane, więc... Też mi się tak wydaje. Nie wiem, czy chcecie to sprawdzić, ale wydaje mi się, że jak nie możesz, to że mogę... za tak. dodajesz po prostu zwykłego. Tak. Jak się kończą kości, to się dodaje zieloną też. I potem można upgrade'ować. Czy wydałeś to drogą? Wydałem. Tak jest. Jestem możesz z nich korzystać. Moi drodzy, to jest triumf. To jest 5. To jest 5 sukcesów, kasują się 2, czyli to są 3 sukcesy. Sukces, triumf i przewaga. Wydaje się, że mamy makabrycznie dobre rzuty. Powinien ci zarapować. A więc. To brzmi jak. Przepraszam, ale bo w ogóle, bo to są jakieś nieporozumienie. Pan detektyw spojeń, tak? Zgadza się. Bo to jakieś, ja przepraszam najmocniej, to jakieś papiery musiały nie przyjść w takim razie chyba z komendy ze Słupska czy coś oj, takiego. Proszę pana, ile razy to się zdarza. Wiemy najlepiej, że trzeba robić swoje, a papiery i tak kiedyś przyjdą, nie? Ech, cholera, będę musiał napisać do tych nierobów ze Słupska w takim razie. To jest ostatni raz, jak ja toleruję coś takiego. Ja bym prosił, żeby pan też po swojej stronie przekazał szefowi. Ach, oczywiście. Ja wiem, komu powiedzieć. Następnym razem, jak będą coś chcieli, to niech papiery nie pozwolenia przyjdą w odpowiednim czasie. Oczywiście. To pytanie mam takie. Co wyciągnęliście z komórki chłopaka? Z komórki chłopaka? Z telefonu. Mhm. W sensie, pytam. Tak. Nie no, to było za to, że już ma. Jestem traktowany jako detektyw. Okej, no dobra. Wyciągnę z komórki. No. A to nie dobra, muszę spytać. Bo miał przy sobie telefon, czy nie miał? No miał, jest w ewidencji, tak. Jest, miał. Jest w dowodach. No to. No to nie wiem, no myśmy... A macie tam jakiegoś specjalistę od techniki, czy bo ja... No nie, on ma przyjść, bo on nie pracuje codziennie, ma przyjść w środę, także to czekamy, na razie jest w ewidencji, a w środę... Nie, to nie może tak długo czekać, jak się pismaki zaraz zjadą, że tutaj zginął dzieciak i to sprawa jest, nie ma pierwszej wagi, to będzie problem. Ja wpadnę po ten telefon, tak się składa, że ja w Słupsku też robię takie rzeczy. No dobrze, no to czekamy. To jest tak. Jak on miał jakieś problemy, to będzie w telefonie. Myślałem, że może jest po to, mamy sens wchodzić do niego do pokoju, bo być może ten telefon gdzieś tam leży. Dobrze, to nie będziemy na razie niepokoić jego rodziców, tak? Sprawdzimy, co było w telefonie, może to nam rozjaśni sytuację. Tak zrobimy. Naprawdę, pani Haniu, chciała pani iść do rodziców tylko jako ex-dyrektor szkoły, a teraz punk-detektyw? Możemy tam pójść, jak będziemy mieć cokolwiek do powiedzenia. Co pan teraz im powie? Że im współczuję. I pan naprawdę myśli, że oni w tej chwili potrzebują od nauczyciela biologii swojego martwego syna usłyszeć, że współczuje? No, stoję przez chwilę przy samochodzie pana papierosa. Ja rozumiem, to że... mamy zupełnie rozbieżne potrzeby w tym temacie. Zabierzecie się pani samochodem, tak? Tak. Dobra. Chyba, że mogę jechać z Kamilkiem. To już decyzja z waszej strony teraz, kto gdzie jedzie. Jakby, ale z mojej strony widzisz tutaj takie niezadowolenie w swoją stronę, trochę jakby spodziewałam się, że będziesz zachowywać się inaczej, rozczarowujesz mnie, to jest gdzieś te emocje. Pierwszy raz powiedziałaś do mnie na ty, mam nadzieję, że tak zostanie. To, że się teraz różnimy zdaniami, nie jest dla mnie absolutnie istotne w kwestii naszej relacji. Chętnie pojadę samochodem z tobą, może żeby kontynuować tę sprzeczkę dwóch starych, dobrych znajomych. I podchodzę od strony pasażerskiej. Ja czuję się trochę zmieszana, ale... Dobra. Czyli... Dobrze, to jedźmy.
Orku. Komisariat w takim razie. Ty już jesteś w pokoju z dowodami, wyciągasz z jakiejś takiej torby. I teraz ja wchodzę w ogóle, bo się zastanawiam, bo oni mi tego nie dadzą i nie powinni mi tego dać w każdym razie. No, więc ja tam wchodzę ze swoim sprzętem, nie? Mam swoją torbę, mam tam komputer, jakby rzeczy do tego, żeby się tam, żeby wejść na ten telefon. Tak, tak, tego się nie da, nie, nie zgadza się. No, tak, więc tak, jakby tak. Będę to robił na miejscu, nie? Chcę się włamać na ten telefon, skopiować sobie z niego rzeczy. Spoko, wyciągasz telefon, wyciągasz. To my zostajemy, no nie? Ja myślę, że aha, nie, bo ja jestem. Zaraz, podpinasz ten telefon, tak. On jest rozładowany, ale ładujesz go. On się włącza i jest czyściutki. W sensie jest... ktoś mu zrobił reset fabryczny. A? Nie ma kontaktów, nie są żadne konta podpięte. Także nie ma blokady nawet, ani wpisania pinu. A może było wpisanie pinu, bo to jest na karcie, ale akurat to masz do tego technologię, żeby to odczytać. Ciekawe. Czy z karty jestem coś w stanie się dowiedzieć? Z samej karty? Mówisz, że jest karta, tak? Jest karta, no ona ma numer karty, więc jakby wiadomo, co to za usługa, no jest numer podpięty pod to. Ktoś może dzwonić na tą kartę teoretycznie, ale na niej nie ma... No nie są tylko takie numery jak tam straż pożarna, usługodawca, to jest telefon w Playu, ale tyle. Jest to działająca karta, jasne. Telefon odbiera zasięg, jakby wszystko w porządku, po prostu wszystkie dane z telefonu. Dobra, to ja robię tak, że odkładam ten telefon z powrotem do dowodów, natomiast karta się zawierusza. Okay. Ponieważ chcę wyciągnąć jeden z takich telefonów, który się kupuje na kartę właśnie, pakuję tę kartę. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś postanowił do niego zadzwonić, to ja mam ten telefon przy sobie i będę mógł odebrać czy tam SMS-a, czy jakiś ten. Natomiast jak wychodzę, to widzę, że mam zupełnie inną minę. I w międzyczasie tylko, bo ja sięgam do swojego telefonu i na Facebooku wpisuję jego imię i nazwisko. Nie jesteśmy polubieni, bo ja się z uczniami nie robię tego, ale chcę sprawdzić jego konto. Dobra. Jeżeli jest. I znajdujesz, bo jest. Mhm. Ale to jest jedno z tych, które nie było super mocno uzupełniane. Mhm. Ilość znajomych jest trochę poniżej średniej tego, co się powinno mieć w tym wieku, mniej więcej. Ale trochę się śmieję, ale to po ilości znajomych widać trochę, jak bardzo tak, ktoś jest towarzyski. Ale coś w ogóle publikuje? Nie wiem, jak ktoś mi postuje? Dobrze się wczuwasz. Czemu? Więc... tak. Tak. Więc tak, jego ściana to są... Więc może tak, z jakieś jeszcze 2 lata wcześniej są tam w miarę typowe rzeczy. Jakieś linki do YouTube'a, linki do śmiesznych artykułów, jakieś Joe Monstery, tym podobne. Takie trochę beztreściowe, albo jakiś artykuł. Jakiś ktoś napisał, nie na blogu, tylko na Facebooku jest czasem takie życie to jest takie i takie 3 akapity przemyśleń życiowych, które potem były łańcuszkowo szerowane od człowieka do człowieka. Te jakieś te wszystkie ikonki, te obrazki, prawda, tych na przykład, one są antyspołeczne, one są często antykapitalistyczne, ale trochę chodzi o to, że jakie to społeczeństwo współcześnie jest straszne, ale nic, wszystko w granicach normy. Natomiast potem jest głównie YouTube, jakby linki do muzyki. I to jest tak, widać, że z czasem jakby maleje ilość lajków pod tym, bo jakby wrzuca to i to są jakieś coraz dziwniejsze zespoły, jakiś ambient. To mi nic nie mówi, bo ja mam wadę, że absolutnie neguję kulturę. Aha, i dobra. Sztukę, więc ja to po prostu przewijam. No to tak. Szukam tekstu. Widzisz tylko, że potem on to wrzuca, nikt tego nie lajkuje, a czasem jakiś jeden lajk, dwa i tyle. Więc tak z raz na kilka dni coś takiego wrzuca, więc ta ściana po prostu ma tego. A potem już milczy. Czy tak. Kończy się właśnie na tej muzyce? Nie, to jest ta muzyka, ale to jest w miarę aktualne. W sensie ostatni post jest sprzed tygodnia. Okej. Okay.
Dobra. Czyli to robisz w momencie, kiedy ja prowadzę, tak? No, czekamy pod komisarzem. A, i czekamy. Mhm. To do Tomka? Tak, tak. Okej, bo ja może nie mam jakby bardzo dużego rozeznania, ale myślę, że większe mogę mieć niż tutaj mój kolega. To jest dziwna muzyka z dziwnymi nazwami. Mhm. Ale dziwna muzyka jak? W sensie, zakładam, że to są linki do YouTube'a, to są jakieś tam teledyski czy grafiki do tego, nie? Tak, ale to jest raczej tak, że jest wrzucona jedna dziwna grafika. Mhm. Jakaś taka. Ale dziwna typu właśnie psychodela, twarz typu bez oczu. Okej. Okay. I tak dalej, jedna grafika i są ambientowe zespoły, czyli tam jest ledwo co melodii, jakieś na przykład dźwięki, jakieś szumy otoczenia plus jakieś szepty. No ja odpalam kilka takich. Odkładam. Mhm. Trochę taki ten taki trzymak do telefonu, no to są takie ambienty, takie głównie z gatunku, coś pomiędzy tym, co black metalowcy robią, jak grają black metalu, bo jest taki gatunek w zasadzie, także takie dziwne, trochę niepokojące, czasem trochę relaksujące ambienty, może z jakimiś elementami psychodelicznych ambientów, ale dużo takich dziwnych rzeczy, takich, których właśnie jeden chłopak w szkole tego słucha i on jest dziwny, z nim jest ten coś nie tak. On był w jakiejś depresji chyba, w jakimś. Te rysunki na ścianie, ta muzyka, to jeszcze jest muzyka, no, tak? Tak, tak. Puszczacie sobie teraz w radio w samochodzie. Tak, więc jest. To ja robię dziwną rzecz, bo naciskam guzik, żeby otworzyć więcej kart, przechodzę do galerii i do tej muzyki wyświetlam te zdjęcie zostawiam na ekranie. To zdjęcie tej ściany z rysunkami. Aha. Jest kripolskie trochę, ale... Ja się rzeczywiście przez chwilę zawieszam na tym. Ja bym sobie chciałabym sobie rzucić. O. Bo to jest tak. Ja tego chłopaka... Tak, bo zaraz wam wytłumaczę, to wspólnie ustalimy na okay. Co. Jest chłopak. Ja go uczyłam przez całą podstawówkę. Tak. Był moim wychowankiem, więc musiałam mieć z nim naprawdę sporo wspólnego. Nawet pewnie jak to tak bywa, mniej niż byś chciała. Bo mniej, się, jasne, bo to jest to, co sobie zarzucam, nie? Ale no mimo wszystko codziennie przez większość może nie taką wiedzę, czasu się widywaliśmy, nie? Mogło przez widywanie chociażby. Tak. I właśnie o to mi chodzi, że jest to tak, że bardzo dużo czasu spędzaliśmy, no nie wiem, w tym samym pomieszczeniu, ja go widziałam na jakichś wycieczkach, na lekcjach i tak dalej, ale nie zwracałam na niego uwagi. Tak. Natomiast chciałabym teraz trochę przez pryzmat tej muzyki i tych obrazków przypomnieć sobie, wiesz, pogrzebać w pamięci w tych rzeczach, które są takim szumem wspomnieniowym. Czy jest coś, co może mi się skojarzyć z tym? Czy jest jakiś moment, na przykład, że się tu dziwnie zachowywać, kiedy zmienił ubrania, czy na przykład nie. Nosił na sobie koszulki tych zespołów, może ktoś inny też takie nosił, z innych, wiesz, chodzi mi o jakiekolwiek skojarzenia z tym chłopakiem i z tymi dziwnymi rzeczami, które znaleźliśmy. Jasne, ale to chyba nie widzę przestrzeni na rzut, więc nie będę chyba go proponował. No to nie o tym jest Genesis trochę, żeby sprawdzić, czy mi to na przykład wygeneruje dużo, to jest właśnie, znaczy dużo tych zagrożeń. Nie mam silnego po prostu, co ci więcej powiedzieć okay. Na rzeczy, które i tak wiesz, jakby w tym sensie. Okej, okay, czyli nie ma tutaj... Bo nie było nic charakterystycznego, teraz jak wiesz, jak myślisz, to faktycznie zaczął się może ubierać trochę bardziej w ciemne kolory, jakieś takie standardowe... Mhm. Coś, co się zdarza, faktycznie trzymał się bardziej na uboczu. Czy tych kolegów, no to faktycznie chyba trzymał się... Będzie. Fix it in post. Natomiast nic charakterystycznego dziś nie przychodzi do głowy. Okay. Także, no nie, jakbyś rzuciła, to bym ci powiedział, że jesteś tego pewna. Ale, No dobra, to natomiast sobie siedzimy, słuchamy tego... Myślę, że stukam w szybę, wykorzystuję moment, żeby znowu zapalić papierosa, mówię... No i jest dziwna sprawa. Bo tak? Ktoś mu wyczyścił komórkę. Całkowicie. Nie ma tam żadnych kontaktów, żadnych zdjęć, niczego. Więc pytanie jest, czy jak on się kręcił i tam coś obserwował, to czy on przypadkiem komuś nie robił zdjęć? I to się komuś nie spodobało. Czyli to nie jest samobójstwo. Czyli to może nie być samobójstwo, raczej... Czyli to nie jest samobójstwo. Ja wyglądam na przekonaną, że to
jakby mnie to przekonuje, że to nie mogło wyjść. Zawsze jest jeszcze opcja, że on rzeczywiście te zdjęcia robił, ktoś wiedział, że on ma na telefonie rzeczy, które mu się nie podobają i po tym jak on się zabił, znalazł jego ciało, postanowił, że usunie coś, co tam może na niego wskazywać. A czy może też być tak, i to ja nie wolałbym, żeby to było samobójstwo, to nie o to chodzi, ale że on robił zdjęcia kogoś, ale nie wiem, miał tam jakieś zapiski swoje czy coś takiego, ale chciał się wykasować. No oczywiście, sam, mógł się potem sam wykasować, zabić. Oczywiście, mógł mieć taki pomysł. A to łatwo tak wykasować wszystko z telefonu? No właśnie, jak łatwo to jest zrobić? To jest coś, Reset fabryczny, to nie jest problem. On czyści, no, formatuje, czy wracasz do stanu fabrycznego, także to jest... Czyli to nie wyglądało profesjonalnie wyczyszczone, tylko po prostu reset fabryczny. Tak to wygląda, przynajmniej. Nie trzeba być jakby skrupulatnym zawodowcem, żeby wszystko pousuwać, po prostu robi się reset fabryczny i jest koniec tematu. Okay. Tak to... Kiwam głowę. To mógł spokojnie sam zrobić. Czy nie masz komputery? Zapytałabym, bo mam to komputery się... komputery na jeden. Nie wpadłoby na to nie będę pytać. No to może wiesz tylko, że w ogólności takie telefony... Da się odzyskiwać dane, bo resety fabryczne często czyszczą pamięć, ale nie formatują jej dokładnie, więc jakąś część danych może da się odzyskać. Aha. To trochę kosztuje, no to ty tego nie potrafisz zrobić, ale trochę pieniędzy i trochę czasu i da się to zrobić. Mhm. Chociaż raczej duże pieniądze, takie firmy sobie za to sporo liczą. I ewentualnie... Miłosz Frankowski. Przecież to jest ten chłopak jest genialny. On się... Mam znajomego, który robi za darmo. Ja się zastanawiam ogólnie, natomiast gramy w Genesis, czy dorzucić coś takiego? W sensie, czy chciałbyś, żebyśmy poszli takim trochę? Jakby z wiedzy o komputerze. Mamy ostatniego. No to jest dokładnie to, do tego są story pointy, nie? Jakby, jeśli byśmy chcieli sobie takiego wyciągnąć, to jest dokładnie to, podręcznikowo. Jeszcze też wchodzi w grę, że na przykład jakieś dane o telefonie, na przykład dane z GPS-u może mieć usługodawca, chociażby usługodawca internetu i usługodawca telefonii komórkowej. Właśnie, bo przecież można spojrzeć w historię GPS-u, jeżeli miał odpaloną tą ikonkę, coś, nie wiem, jak się nazywa, to taki diamencik w dół, lokalizację, to chyba tak też robicie, no nie? No da się, to prawda. To będzie raczej do wydobycia od firm. Od firm. Tylko fajnie, gdyby było się policją i tam może być, tu może być większy problem niż przekonać policjanta. Bo do nich trzeba wysłać dokumenty, które potwierdzają pewnie, że jest w ogóle... te dane istnieją. Że jest w ogóle... Ale sądzę, że Frankowski może nam po prostu zrobić tą komórkę. Przecież to, co mówi Arek o nim w pokoju nauczycielskim, że się boi, że on się zaraz włamie do dziennika. Mi to przypominał Kamilka. W młodości, że taki utalentowany i kiedyś w Silicon Valley będzie robić karierę. No może będzie robił. Ale nie wiesz tego do siebie, Kamilku. I ja tej komórki stamtąd nie wyciągnę. Mimo wszystko. Dobra, czyli Miłosz Frankowski. A jakbyśmy ją poczekaj, bo rzeczywiście nie wyciągnęliśmy komórki. Ale jest na wakacjach jeszcze. W sensie, mogę sobie... Ta karta nam nie wystarczy? Karta nam wystarczy, to nie wystarczy. Jak to jest? Nie, to telefon. Telefon. No ale... Znaczy, bo to jest trochę też tak, że mi brakowało tej wiedzy przed tą bo ja bym pewnie, gdybym wiedział, że da się zrobić jakieś rzeczy jeszcze, to bym próbował ją wyciągnąć, nie? To była twoja wiedza, więc wiedziałeś, Więc... Nawet gdyby... Dobra, jest okej. Okay. Nie jest problemem, żeby ten telefon mieć. Dobra. Nie powinieneś go mieć. Jeśli ktoś się o niego spyta, będzie go szukał, to może być problem. Ale chociaż jakby... chwilowo możesz się wyłgać, że... detektyw potrzebowałeś. Tak. Nie, ja bym zamierzał go odnieść. Nie? Spoko. Więc to mamy. To prosimy młodego Geniusza, mamy już jakby przystane. No to zobaczymy, czy to wasze nowe pokolenie jest lepsze. Kto może mieć... Ja wykonuję dwa telefony, żeby zdobyć numer telefonu do... Spoko. No to już... Łańcuch telefoniczny. Gdzieś godzinę później siedzicie... To może w warsztacie, co? To jest jakiś sklep, warsztat, serwis. No to jest wszystko. Tu się robi elektronikę, tu się robi telefony w tym mieście, tu się kupuje lutownice. Jasne. I tu się kupuje jest trochę artykułów metalowych wszelkiego rodzaju. To też jest taki sklep, na który... W ogóle to jest dużo towaru. Wy wchodzicie przez niego, wchodzicie do tego wnętrza, które jest duszne. Jest tu ciepło jak na zewnątrz, ale inaczej. I ono jest duszne i ciemne, bo stoi bardzo dużo półek, które
jest kilka lamp u góry, ale tych półek jest znacznie więcej i one zasłaniają tyle światła. Te światło oświetla tam z dwie alejki, ale nie wszystko. I jest masa półek, właśnie artykuły metalowe, jakieś płyty drukowane, przewody sprzed, i tym się przechodzi dopiero klucze przez to zakurzone wnętrze. W głębi jest jeszcze bardziej zagracona, bo tu już wiszą różne produkty, właśnie telefony do kupienia i smartfony, i jakieś starsze telefony jeszcze sprzed 10 lat chyba nawet. Elektronika wszelkiego rodzaju i za ladą, prawie że w takiej jaskini tego wszystkiego jest ten facet. On jest trochę młodszy, gdzieś może pod 30. Ja myślałem, że to był nasz uczeń. Gdzieś... Uczeń, a chcesz ucznia? W sensie, to może być to uczeń... w wieku. Tak. Nie, dobra. Aha. Może być, nie wiem, 5 lat po szkole, czy coś takiego. Nie? I dobra. Albo wyobrażam sobie, że jego rodzicem, jego ojciec ma taki sklep. A on tam siedzi często. Tak, skończył, nie wiem, szkołę. Ja myślałem, że może nie ojciec, po prostu był jakiś facet, prowadził taki sklep i się nie znał. A czy może być tak, że on jest dalej uczniem? Bo to wtedy ma sens, dlaczego jakby już nigdzie, wiesz, dalej nie poszedł, no bo pewnie poszedłby na uniwersytet. Coś tam, bo on jest takim rzeczywiście młodym geniuszem, nie? Ale to byś gość, który z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Dlatego myślałem o połączeniu rodzinnym, że tu bywa. No że, tak, że to obsługuje ten sklep. Bywa. Ale dobra, wiecie, że on tu pracuje. Jest to trochę dziwne, w sensie właśnie wieku, no to ludzie jadą na studia do większego miasta. On nie wyjechał. Mi się wydaje, że mu studia są niepotrzebne. Jeżeli jest tak dobry, jak Arek o tym mówił. No to już powinien to sobie prostu... znaleźć jakieś zajęcie. Pani Haniu. On siedzi w domu tym komputerem. Widziała pani ten taki dokument na Netflixie o tym niemieckim chłopaku, który sprzedawał narkotyki przez internet. To pomyśli, że Arek sprzedaje narkotyki? Nie, nie o to chodzi, ale oni potrafią robić takie rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Miłosz. A dzień dobry, panie, ale... jesteś nie panie... Panie Olku. Panie Gamrek. Tak? Też dla uczniów? Tak. Panie Gamret. Jestem Gamret, ale pan Olek jest spoko. Dzień dobry, panie Olek, pani dyrektor. On wstaje, przepraszam, poprawia okulary. Okulary na nosie. To jest taki blondyn o trochę średnich włosach, odrobinę nieumytych też w takiej koszulce, która jest chyba z 4 dni i była koszulką chyba do malowania i użyta do malowania przynajmniej raz. Mhm. On siedział przy jakimś takim starym laptopie rozłożonym w tym wszystkim. Mhm. Wstaje. Dzień dobry. W czymś pomóc? Jakiś... Kto? Ja? Mam tu dzisiaj prośbę. Kiedy widzi, że... Nie, jakby wchodzę. Dobrze. Aha. Miłosz, przede wszystkim chciałabym ci powiedzieć, że nie jesteś tutaj w żaden sposób. Nie masz problemów. Zazwyczaj to mówią... Dlaczego w ogóle poruszyć? Ty nerwuj się. Wszystko jest w porządku. Przyszliśmy cię poprosić o pomoc. Dyskretną pomoc. My jesteśmy starzy i nie znamy się na telefonach. Ale wszystko jest w porządku. Tak. Wszystko jest absolutnie w porządku. Ale dyskretna pomoc. Potrzebujemy, żebyś nam pomógł z telefonem. Okej. Miłosz, pamiętasz Tomka? Macie zdjęcia, których wasi współmałżonkowie nie chcieliby zobaczyć. Tomek spadny, został zamordowany. Aha. Pewnie go możesz nie pamiętać, Tomek, jest 4 lata młodszy, ale to się... Słyszałem. Posłuchaj. To jest jego telefon. Ja jakby wyciągam po prostu telefon w foliowej torebce, nie? Nie. Telefon z siedzącym też ja, ale okay, ja też jakby wyciągam, a ja wziąłem telefon i wyciągam też takie to jest jego plastikowe telefon. Rękawiczki. I chcemy sprawdzić, co się stało. I znaleźliśmy jego, mamy jego telefon. I czy ty mógłbyś, on jest, jak się to nazywa, zresetowany? On jest, był reset fabryczny i trzeba odzyskać wszystko, co nim było. A dobra. No wszystko to może być ciężko. No wszystko, co się da, oczywiście. No, słuchajcie, to zobaczę, to... Dodajcie go. Ja mu podaję rękawiczki. Rękawiczki, tak. Tak patrzy niechętnie, bo tu uś nie robi niczego w rękawiczkach. Ale, no dobrze, dołożył. Jak patrzę na niego... Po prostu lepiej, żeby twoich odcisków na tym nie było. Otwieram torbę, daję mu wyciągnąć tak. Telefon. Mówicie, że nie ma problemu? Ale... Co, on nie żyje. To jest problem. I ale macie jego telefon, ale nie pracujecie dla policji, więc... Spokojnie, ja jestem detektywą. A ja jestem jego wychowawczynią. Tak. Czy ja mogę użyć tonu dyrektorskiego, żeby on po prostu to zrobił? Tak, zrób może, bo on tak... To ja poproszę...
Miłosz. Mogę, przepraszam, wkraczam tutaj dobrze, na metapoziomie. Okay, to... On był moim pomysłem i to ja ze swojego talentu, który jest brzmi wiarygodny. Ten mój talent ma otwierać... W sensie ludzie wiedzą, że jestem nauczycielem, wiedzą, że jestem spokojnym, dobrym człowiekiem. To jest po prostu tak, że on... Nie chcę. Skoro pan Olek prosi, to on... To musi być jakby... To powody muszą być wystarczające. I spoko. I nawet chociaż ma... Znaczy, pani dyrektor to jedno... Boś, jestem z wami, to i tak ci uwierzę. Dobry, bardzo wiarygodny jesteś. Podpina to ma jakiś, taki rozbór, rozejście na kilka kabli USB z różnymi końcówkami. Spina dobrą. I tak wklepuje. No dobrze, no to jak przyjadę tym prostym programem, to po prostu no w pierwszej... Jeśli tam po prostu są jakieś dane nienadpisane, to ja to znajdę. No ewentualnie mogę zrobić pełne odzyskiwanie danych, bo jeśli to są... Jaki to ma dysk? Ale chyba... Aha, jaka to jest pamięć, bo często są... Ile to może zająć czasu? No teraz tak z 2 godziny może na te proste odszukiwanie danych, jeśli chcecie pełne, jeśli się da, to z dzień to może potrwać, ale to zobaczę, co będzie, co chcecie z tego telefonu, bo nie wiem, co będzie do 3 godziny. Co się da? No pewnie, jeśli miał zdjęcia, to pewnie masa zdjęć się znajdzie, no niektóre mogą być uszkodzone, ale... Ale zdjęcia, tak, zdjęcia... Wiem, jak program przeskanuje pamięć, to będę wiedział, co tam jest, więc... Telefony, GPS... SMS-y... Połączenia... Ja zrobię to krótkie i... Za 2 godziny jesteśmy. Po prostu, co ten, no i jak nie, no to zobaczymy, czy uda się to większe... Albo inaczej, jakby układam wizytówkę. Za 2 godziny zadzwoń i powiedz, co się udało. Dobra? Dobrze. Dziękuję ci, Miłosz. Jasne, nie ma problemu. I wraca. Wszystko jest w porządku.